Jako właścicielka i miłośniczka psów z przyjemnością przedstawiam Wam partnera dzisiejszego odcinka, którym jest Psi Buffet. Świeże jedzenie dla psów dostarczane w subskrypcji prosto pod drzwi. Psi Buffet to pełnowartościowa karma o jakości human grade, co oznacza, że wszystkie jej składniki poddane zostały rygorystycznej kontroli, dokładnie takiej jak jedzenie dla ludzi. Karma wzbogacona jest o warzywa, suplementy i witaminy i przede wszystkim psiaki naprawdę ją uwielbiają. Do wyboru jest aż 8 smaków i to przetestowanych przez bardzo wybredne psie podniebienia. Jeżeli jesteście otwarci na zmiany i chcecie zacząć karmić swoje psiaki lepiej, zachęcam Was do przetestowania Psi Buffet. Z przyjemnością też ułatwię Wam podjęcie decyzji, dlatego mam dla Was kod, który da Wam aż 40% zniżki zarówno na pierwsze, jak i na drugie zamówienie. Przy składaniu zamówienia wpiszcie kod HERING40 i czekajcie na dostawę, która na dodatek jest gratis. Dbajmy o naszych psich przyjaciół, jesteśmy za nich odpowiedzialni. Żywienie naszych pupili i dbanie o ich zdrowie to nasze zadanie. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to historia, którą kojarzy prawie każdy, nawet osoby, które na co dzień nie są zainteresowane sprawami kryminalnymi. Jest to historia wyjątkowa. Z jednej strony wydawałoby się jasna i klarowna, sprawa kryminalna, której przebieg prawie w całości wręcz odtworzyć można na nagraniach. A mimo tego, zaledwie kilka minut ciszy w eterze sprawia, że do dzisiaj prawda na temat tego, co przydarzyło się Ewie Tylman, pozostaje zagadką. Jest koniec lat 80. Renata i Andrzej to szczęśliwe małżeństwo, które może pochwalić się dwoma synami, Piotrem i Dawidem. Rodzina mieszka w Koninie, średniej wielkości mieście w województwie wielkopolskim, oddalonym od Poznania o około 100 km. Nie są majętni, przez co też nie przywiązują szczególnej uwagi do rzeczy materialnych, a ich życie toczy się spokojnym tempem, bez pogoni za karierą i pieniędzmi. Dokładnie takim, jakim toczy się życie innych w latach 80. Ale tę zwyczajną, czteroosobową rodzinę czekają jednak zmiany, bo Renata jest w kolejnej, trzeciej ciąży i już niedługo ich rodzina się powiększy. Termin rozwiązania lekarz ustala na przełom września i października, dokładnie w czasie, kiedy wypadają 26. urodziny Renaty, dlatego też kobieta nie planuje hucznie świętować. Dzień swoich urodzin, czyli 30 września, raczej spędzi w domu z mężem i dziećmi. W zasadzie może zacząć rodzić w każdej chwili. Lepiej nie ryzykować, że poród zacznie się gdzieś daleko od domu. I gdy nadchodzi 30 września 1989 roku, w dniu swoich urodzin, Renata od samego rana czuje dziwny niepokój. Początkowo nie wie, czy to przez to, że są jej urodziny, czy może jest to stres związany z tym, że za moment będzie mamą już nie dwójki, a trójki dzieci. Wie, że jej życie wywróci się do góry nogami. Będzie miała całe mnóstwo dodatkowych zadań, więcej obowiązków i stanowczo mniej czasu dla siebie. Taka niepewność jest oczywiście normalna i towarzyszy prawie każdej przyszłej mamie pod koniec ciąży. Jednak z każdą chwilą doświadczona już kobieta zaczyna rozumieć, że to chyba nie to. I chwilę później, zamiast zdmuchiwać świeczki na torcie, jedzie na porodówkę, gdzie otrzymuje najpiękniejszy urodzinowy prezent, jaki tylko mogłaby sobie wymarzyć. Dzisiaj, w wyjątkowy dla Renaty dzień, na świat przychodzi dziewczynka. Pierwsza córka, wymarzona i wyczekana, Ewa. Rodzice nie kryją zadowolenia. Mają już dwóch synów i wiedzą, że córka wniesie do ich rodziny harmonię. Zawsze marzyli, by mieć zarówno syna, jak i córkę, dlatego czują spełnienie. Renata jest też niemal pewna, że to, że dziewczynka przyszła na świat właściwie jako jej urodzinowy prezent, to nie przypadek. Że jest to znak od losu, że Ewa w przyszłości będzie nie tylko jej córką, ale też może najlepszą przyjaciółką i towarzyszką życia.
Ewa dorasta w towarzystwie dwóch starszych braci, którym stara się dotrzymać tempa i to na każdym kroku. Jest dzieckiem bardzo żywiołowym i pewnym siebie, które wie, czego chce i nie boi się prawie niczego. Rodzice niekiedy chwytają się za głowę, kiedy muszą ściągać swoją córkę z drzew i czasami ciężko jest im nadążyć za jej temperamentem. Renata i Andrzej mówią o niej Räuber, co po poznańsku oznacza rozrabiające dziecko. I to określenie pasuje idealnie, bo Ewy jest wszędzie pełno. Jako że dorasta wokół żywiołowych braci, wpasowuje się w ich zabawy, jest raczej typem chłopczycy, która zamiast pchać wózek z lalką, woli ganiać się po krzakach i brudzić w błocie, chociaż ma w sobie też sporo typowo dziewczęcej energii. I ta dziewczęcość uwydatnia się razem z biegiem czasu. Ewa zaczyna dorastać, z dziewczynki staje się nastolatką, a z nastolatki wyrasta na piękną kobietę. Ma ciemne włosy, duże niebieskie oczy, jest niewysoka i ma filigranową budowę ciała. Ma też w sobie to coś, co przyciąga do niej płeć przeciwną. Ciągle tkwi w niej też pierwiastek hałaśliwego i ekspresyjnego dziecka i dzisiaj przejawia się to tym, że jest pewna siebie, przebojowa i otwarta na otaczający ją świat i ludzi. Często się uśmiecha, bardzo chętnie spędza czas ze znajomymi, lubi chodzić na domówki czy do klubów, ale stara się przy tym być odpowiedzialna, szczególnie, że wcale nie brakuje jej obowiązków. Od jakiegoś czasu Ewa pracuje i jednocześnie studiuje anglistykę, kierunek, który, jak ma nadzieję, otworzy jej nowe drogi i pozwoli znaleźć dobrą pracę. Na studia dojeżdża do Poznania z rodzinnego Konina, a na zajęciach idzie jej całkiem dobrze. Udaje jej się też utrzymać balans między nauką a życiem studenckim, a nawet znajduje czas na miłość, bo na studiach poznaje Adama, swojego rówieśnika, z którym zaczynają tworzyć związek. Widać, że oboje zakochani są w sobie po uszy. Już teraz o przyszłości myślą jak o czymś wspólnym i chcą tworzyć ją razem. Ewa poza studiowaniem ma jeszcze inne obowiązki. Pracuje w znanej drogerii, a Adam dorabia na lokalnej stacji benzynowej. Jednak dzięki znajomościom i rodzinnym powiązaniom szybko udaje mu się zamienić tymczasowe zajęcie na być może swoją docelową pracę. I to nie byle jaką, bo dostaje się w szeregi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co zdaje się jest zapowiedzią jego dalszej ścieżki rozwoju. Rozwoju, który jest bardzo ważny zarówno dla Ewy, jak i Adama, bo oboje są ambitni i oboje chcą od życia czegoś więcej. I o ile Ewa jest zadowolona z kierunku, w jakim prowadzi ją życie, to ma duże wątpliwości co do pracy swojego chłopaka. Na przykład nie podoba jej się to, że nie może z nim porozmawiać o tym, co tak właściwie robi, bo obowiązuje go tajemnica zawodowa. A kiedy już może wyjawić jakieś szczegóły, to zawsze utwierdzają one Ewę w przekonaniu, że praca funkcjonariusza ABW jest pracą wymagającą, obciążającą, ale też niebezpieczną, co trochę niepokoi dziewczynę. Chciałaby się teraz wyszaleć, a potem zbudować stabilne i spokojne życie. A na brak spokoju Ewa nie może narzekać, bo jej chłopak Adam jest jej kompletnym przeciwieństwem. Mężczyzna jest raczej typem domatora, którego ciężko wyciągnąć na miasto czy na imprezę. Jeżeli już ma zarwać noc, to woli to zrobić we własnych czterech ścianach, na przykład oglądając serial czy grając w gry komputerowe. Zdecydowanie imprezy na mieście do białego rana nie są w jego stylu, co odrobinę ciąży Ewie. Dziewczyna lubi się bawić. Wielokrotnie namawia chłopaka, żeby wspólnie z nią i jej znajomymi wyszli potańczyć do klubu, ale Adam prawie zawsze odmawia, a jeżeli już uda się go namówić, to ciągnie ich do domu, zanim impreza na dobre się rozkręci. Nocne, studenckie życie to nie jego bajka, dlatego od jakiegoś czasu właściwie na wszystkie wieczorne spotkania Ewa wychodzi sama. Na szczęście ani dla niej, ani dla Adama nie stanowi to problemu. Dziewczyna ma grono zaufanych znajomych, z którymi świetnie się bawi i których zna i lubi jej chłopak. Nie jest to może rozwiązanie idealne, bo wciąż Ewa wolałaby wychodzić na imprezy u boku swojej drugiej połówki, ale jest to kompromis, który przede wszystkim działa w ich związku.
jest początek roku 2015. Ewa jesienią skończy 26 lat i zaczyna na poważnie myśleć o tym, żeby ruszyć na swoje. Już długo mieszka u rodziców, a zawsze ciągnęło ją do miasta. Najlepiej dużego, tętniącego życiem, takiego, które nigdy nie śpi. Dlatego razem z Adamem postanawiają na dobre wyprowadzić się do Poznania. Miasta, które już i tak od dłuższego czasu jest istotnym punktem na ich życiowej mapie. Decyzja zapada i para wprowadza się do wynajętego mieszkania na osiedlu Armii Krajowej. Decydują się na wynajem od osoby prywatnej, chociaż mogli mieć nieco inny, ułatwiony start. Bo Adam otrzymał możliwość zamieszkania w mieszkaniu służbowym, które przygotowała dla niego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dla której pracuje już jakiś czas. Ostatecznie jednak wybór pada na niezależność i taka decyzja zapada przede wszystkim z inicjatywy Ewy. To ona nie chciała się zgodzić na mieszkanie na warunkach pracodawcy, które właściwie przysługiwałoby tylko jej ukochanemu i długo negocjowała z chłopakiem, że oboje powinni raczej startować z neutralnego gruntu, niezwiązanego z pracą. Dodatkowo Ewa po prostu nie chce mieszkać na osiedlu, gdzie sąsiadami byliby głównie policjanci czy funkcjonariusze ABW i chociaż nie potrafi dokładnie określić, dlaczego tak bardzo wzbrania się przed tak osobliwym sąsiedztwem, to ostatecznie udaje jej się przekonać Adama do swoich racji. Wyprowadzka na swoje okazuje się być strzałem w dziesiątkę, szczególnie dla Ewy, która chyba do pełni szczęścia potrzebowała dużego miasta. Dziewczyna momentalnie odnajduje się w nowym miejscu. Na dodatek czekają ją kolejne świetne wieści. Dzięki swojemu zaangażowaniu i silnej osobowości zostaje doceniona i Ewa awansuje z kasjerki na zastępczynię kierownika. Zaczyna mieć w związku z tym więcej obowiązków, ale też zaczyna lepiej zarabiać. Jej zadania nie będą już ograniczać się tylko do obsługi kasy czy układania towaru, ale dziewczyna na własnej skórze zacznie uczyć się tego, jak zarządzać ludźmi. Równie dobrze układa się jej partnerowi. Adam także dostaje awans i wszystko wskazuje na to, że wyprowadzka do Poznania przyniosła tej dwójce szczęście. Szczęście, które widać gołym okiem, bo parze układa się naprawdę dobrze, zarówno zawodowo, jak i towarzysko. W pracy Ewa jest lubiana przez wszystkich i wręcz utrzymuje ze swoimi współpracownikami relacje bardziej koleżeńskie niż zawodowe, a najbardziej zaprzyjaźnia się z jednym z kasjerów, zresztą imiennikiem swojego chłopaka, Adamem. Kasjer Adam jest 2 lata młodszy od Ewy i pochodzi z Płocka. Ma 4 siostry, a z jedną z nich wynajmuje mieszkanie tutaj, w Poznaniu. Chłopak przez jakiś czas studiował gospodarkę wodną, ale już po 1 roku przerwał naukę i od tamtego czasu pracuje jako kasjer w drogerii. Adam zdecydowanie zwraca na siebie uwagę. Jest wysoki, bardzo szczupły, przystojny, a do tego sympatyczny i wzbudzający zaufanie. Z Ewą łączy go przyjaźń i wbrew temu, co może niektórym się wydaje, ich relacja wcale nie wykracza poza strefę koleżeńską i raczej nie ma szans, by kiedykolwiek się to zmieniło. A wynika to z prostej przyczyny, bo Adam w ogóle nie jest zainteresowany romantycznymi relacjami z kobietami. Nie kryje się ze swoją orientacją i, podobnie jak Ewa, jest w szczęśliwym związku ze swoim partnerem, Dominikiem. Być może właśnie to, że oboje są zajęci i nie widzą w sobie materiału na partnera, sprawia, że razem z Ewą stanowią duet idealny i szybko stają się dla siebie bardzo bliscy. Dobrze się ze sobą bawią, ale też zwierzają się sobie ze swoich problemów. Adam często powtarza też, że Ewa jest dla niego jak kolejna siostra. W związku z tym ich kontakt jest bardzo intensywny i zdecydowanie wykracza poza widywanie się w pracy. Adam często radzi się Ewy, jeśli chodzi o prywatne sprawy, a czasem nawet nadużywa ich znajomości i bywa, że dzwoni do przyjaciółki w sprawach zawodowych, nawet kiedy ta ma wolne. To jedyny powód zgrzytów w ich relacji, który jednak jest mało istotny w obliczu całokształtu tej całkiem intensywnej znajomości. Mimo przeprowadzki, nowych obowiązków i nowego przyjaciela u boku, Ewa nie zaniedbuje swoich starych znajomości z Konina. Nadal widuje się ze znajomymi z rodzinnej miejscowości
i ciągle też wspiera i odwiedza swoich rodziców i braci, a kiedy tylko ma wolną chwilę, wpada do nich z wizytą. Z Poznania do Konina jest tylko godzina drogi i nie kosztuje to wielu wyrzeczeń, by regularnie pojawiać się w rodzinnym mieście lub nawet zostać tu na cały weekend. Taki układ jest bardzo budujący dla Ewy, która wciąż jest silnie związana z bliskimi i znajomymi z Konina, ale też dla jej rodziców, dla których nadal jest jedyną ukochaną córką, wciąż dzieckiem, które tak szybko dorosło. Wsparcie i szczerą miłość w tej rodzinie widać jak na dłoni. Doceniają ją też dziadkowie dziewczyny czy bracia, jak i cała rodzina. Ewa dla wszystkich dookoła jest przykładem poukładanej i odpowiedzialnej młodej kobiety, która potrafi odnaleźć balans między rozrywką, obowiązkami i bliskimi. Nadchodzi sobota, 21 listopada 2015 roku. Ewa już od kilku długich miesięcy żyje ze swoim chłopakiem w Poznaniu, a zaledwie 3 tygodnie wcześniej obchodziła swoje 26 urodziny. Jako że dzisiaj rozpoczyna się weekend, a w pracy ma pojawić się dopiero w poniedziałek, dziewczyna postanawia wykorzystać czas i chce pojechać do rodzinnego Konina. Dlatego też z samego rana pakuje się i rusza w rodzinne strony. Na miejscu spędza czas ze znajomymi i bliskimi. Zostaje tu też na noc, a kolejnego dnia, w niedzielę 22 listopada, całą rodziną jedzą wspólny obiad, który Ewa przygotowała razem ze swoją mamą. W mieszkaniu rodziców pojawia się nawet starszy brat Ewy, Piotr, który przychodzi ze swoim synkiem, dzięki czemu prawie wszyscy są dzisiaj w komplecie. Atmosfera jest przemiła, a bliscy doceniają wspólnie spędzony czas, który upływa im na rozmowach i opowiadaniu żartów. To właśnie jedna z tych chwil, dla których Ewa tak często tu wraca i których tak bardzo jej potrzeba. Coś jednak delikatnie zaburza ten pozorny spokój. Bo kiedy wszyscy radośnie siedzą przy stole, mama, pani Renata, nie potrafi się rozluźnić. Nie wie dlaczego, ale jest dziwnie zdenerwowana. Nie może pozbyć się wrażenia, że lada moment wydarzy się coś niespodziewanego i ten niepokój towarzyszy jej prawie cały dzień. Mimo że przeczucia nie opuszczają kobiety ani na chwilę, pani Renata nie mówi o nich nikomu. Nie chce psuć tej niedzielnej sielanki i rodzinnej, ciepłej atmosfery. Wszystko tłumi w sobie, ale jednocześnie stara się zrozumieć, co może być źródłem tego niepokoju. Ostatecznie uspokaja ją jednak fakt, że przecież cała rodzina jest tutaj dzisiaj razem, wszyscy są bezpieczni. Mimo że dziwne i niezrozumiałe przeczucie nie odpuszcza, kobieta stara się zająć głowę tym, co pozytywne. A to, co dobre, szybko się kończy i dzień mija w ekspresowym tempie. Wszyscy powoli zaczynają myśleć o nadchodzącym tygodniu. Do domu zaczyna zbierać się starszy brat z synem, a także Ewa, która ma zamiar wrócić jeszcze dzisiaj do Poznania. W zasadzie chętnie posiedziałaby jeszcze dłużej, ale ma już plany na dzisiejszy wieczór. Razem ze współpracownikami umówili się na wspólne wyjście na miasto. To w zasadzie inicjatywa szefostwa, które zorganizowało dla nich integracyjny wieczór, który ma odbyć się w jednej z poznańskich kręgielni. Ewa jako zastępczyni kierownika powinna się pojawić, dlatego żegna się z bliskimi i rusza na dworzec w Koninie. Na dworcu w Poznaniu będzie już czekał na nią jej chłopak Adam, który od razu zawiezie ją na miejsce spotkania, żeby 26-latka w ten zimny listopadowy wieczór nie musiała korzystać z taksówki czy komunikacji miejskiej. Jeszcze przed wyjściem Ewa czule żegna się z rodziną, a na do widzenia swojemu tacie obiecuje, że jak tylko dojedzie na miejsce, to odezwie się i da znać, że wszystko w porządku. Dotrzymuje zresztą słowa i jeszcze przed godziną 20 dzwoni, że dojechała do Poznania. Jest spokojna, a w jej głosie wyczuwalny jest też entuzjazm, bo dziewczyna cieszy się, że za moment spędzi miły wieczór ze znajomymi. Mimo że jej chłopak Adam odbiera ją z dworca, to jak to zazwyczaj bywa, Ewa na spotkanie idzie sama, ale mówiąc zupełnie wprost, jakoś szczególnie jej to nie przeszkadza. Po pierwsze, jest przyzwyczajona, że imprezują osobno, a poza tym jest to spotkanie dla pracowników.
Będą na nim jej koleżanki, jej przyjaciel Adam i chyba nikt nie zabiera ze sobą swojej drugiej połówki. Dlatego też bez żadnych zbędnych dyskusji chłopak odbiera 26-latkę z dworca, a następnie zawozi ją pod galerię MM, która znajduje się w samym centrum Poznania. To tutaj znajduje się kręgielnia, na której ma odbyć się impreza. Na miejscu czeka już część uczestników, a inni, podobnie jak Ewa, zaczynają się dopiero schodzić i nawet wpadają na siebie przed windą, do której wsiadają razem. Już na starcie widać, że całej ekipie dopisują dobre humory i wszystko wygląda na to, że dzisiejsze wyjście będzie należało do jednego z lepszych. I faktycznie tak się dzieje. Ekipa jest zgrana i w jednym momencie wszyscy przestawiają się na tryb zabawy. Ewa momentalnie zapomina o otaczającym ją świecie, ale gdy na zegarku dochodzi 21:40, to świat przypomina sobie o niej. Właśnie teraz do Ewy dzwoni jej chłopak, Adam, bo nie ustalili, jak będzie wyglądał jej powrót do domu i w ogóle o której dziewczyna ma zamiar wracać. Partner przekazuje też, że w razie czego będzie dyspozycyjny, bo razem z kolegą umówili się na wspólne granie online przed komputerem i nie zapowiada się, by miał gdzieś wychodzić. Wolałby jednak wiedzieć wcześniej, o której dziewczyna ma zamiar wrócić. Ale Ewa nie wie, ile potrwa jeszcze spotkanie. Nikt przecież nie ustalał godziny końcowej. Mówiąc krótko, będzie wracać, gdy inni zaczną się zbierać. Wie, że może liczyć na pomoc ze strony swojego chłopaka, ale z drugiej strony nie chce sprawiać mu kłopotu, ani też niczego deklarować. Może skończą za godzinę, a może dopiero za kilka i utrzymywanie go w stanie gotowości po prostu mija się z celem. Dlatego też Ewa deklaruje, że do domu wróci taksówką. Nie chce być ciężarem, a poza tym jeżeli Adam po nią przyjedzie, to najpewniej będzie musiał porozwozić do domów także pozostałych uczestników imprezy. Adam nie neguje decyzji Ewy. Jest dorosła, już nieraz wracała do domu sama. Nawet poniekąd odczuwa ulgę, że nie będzie musiał jeździć po mieście w niedzielną noc i znosić pijanych znajomych swojej dziewczyny. Czeka go teraz spokojny wieczór, a może i cała noc na graniu bez żadnych przeszkód. Od telefonu Adama mijają 2 godziny, a impreza w kręgielni zaczyna wyraźnie zbliżać się do końca. Nikogo zresztą to nie dziwi. Jutro poniedziałek, a część z uczestników spotkania jest już trochę pijana. Niektórzy zaczynają zbierać się już do domów, a niektórzy, w tym Ewa i Adam, nie chcą jeszcze kończyć i chcą bawić się dalej, dlatego postanawiają kontynuować spotkanie. Ewa ma jednak możliwość wrócić teraz do domu. Jedna z koleżanek proponuje jej podwózkę, bo jej osiedle znajduje się po drodze, ale 26-latka jeszcze w ogóle nie odczuwa zmęczenia. Wśród ludzi i na mieście czuje się jak ryba w wodzie. Skoro ma jeszcze z kim się bawić, to chce w pełni wykorzystać ten czas. Młodzi ludzie, którzy postanawiają jeszcze nie wracać, opuszczają kręgielnię i całą galerię i przenoszą się do pijalni wódki i piwa przy starym rynku. Gdy uderza ich zimne, listopadowe powietrze, wszyscy zdają sobie sprawę, że sporo wypili, a szczególnie widać to po Adamie i Ewie. Dziewczyna mówi nawet wprost do reszty towarzystwa, że faktycznie kręci jej się w głowie i sprawia wrażenie, że nie tylko mocno jest pod wpływem, ale że chyba jest już zmęczona. Mimo tego Ewa nie mówi stop i po pijalni razem ze znajomymi przenoszą się kilkaset metrów dalej do jeszcze innego miejsca, do klubu Mikstura przy ulicy Wrocławskiej. W tym momencie Ewa jest już naprawdę mocno pijana i z trudem idzie prosto. Wydaje się, że ma już zwyczajnie dość i że najwyższy czas, by wracała do domu. Być może jej chłopak wyczuwa sytuację, bo od dłuższego czasu próbuje dodzwonić się do ukochanej. Chciałby dowiedzieć się, czy na pewno ma jak wrócić do domu i kiedy można się jej spodziewać, ale ciągle słyszy tylko głuchy telefon, a później dźwięk automatycznej sekretarki. Ewa chyba celowo nie odbiera i ignoruje połączenie od chłopaka, co Adamowi nie jest do końca obce i wie, z czym to się wiąże. Jego dziewczyna zapewne przeholowała z alkoholem i pewnie nie ma zamiaru wracać jeszcze do domu, ani tym bardziej tłumaczyć się ze swojego stanu. Chłopak jest tym faktem bardzo rozczarowany,
Nie tak powinno wyglądać partnerstwo i odpowiedzialność, dlatego przestaje wydzwaniać i wysyła do Ewy wymowną, ale i dosadną wiadomość o treści, bez komentarza. Nadchodzi 23 listopada, to poniedziałek. Właśnie teraz Adam wstaje z samego rana i orientuje się, że Ewa wcale nie wróciła na noc do domu. Jest też zmęczony, bo czekał na nią do późna i bardzo zły i rozczarowany jej lekkomyślnym zachowaniem. Dziewczyna ani razu nie odebrała od niego telefonu po ich ostatniej wieczornej rozmowie, a później całkowicie go wyłączyła. Jak widać, straciła kontrolę i nadal się nie odzywa. Nie da się ukryć, że postąpiła bardzo egoistycznie. Adam z jednej strony jest wściekły na swoją partnerkę, z drugiej jednak zaczyna się martwić i nie za bardzo wie, jak ma się teraz zachować. Domyśla się, że Ewa najpewniej śpi u kogoś ze znajomych. Pytanie, czy powinien dzwonić na oślep, czy może cierpliwie poczekać, aż sama się odezwie. Adam przez chwilę zastanawia się, co dalej. Na telefonie ma jedno nieodebrane połączenie od nieznanego numeru, które ktoś wykonał późno w nocy, gdy już spał. Domyśla się, że pewnie była to Ewa. Najpewniej dzwoniła z cudzego telefonu, żeby poinformować go, że nie wróci na noc. Ta myśl sprawia, że chłopak z jednej strony trochę się uspokaja, a z drugiej rośnie w nim złość na to wyjątkowo mało odpowiedzialne zachowanie. W zasadzie to gniew przyćmiewa wszelkie emocje, w efekcie czego Adam postanawia, że nie będzie do nikogo dzwonił i po prostu wychodzi do pracy. Chociaż mówi się, że przeciwieństwa się do siebie przyciągają, to Adam jest dzisiaj wyjątkowo zmęczony podejściem do życia Ewy. Uświadamia sobie, że coraz mniej podoba mu się to zamiłowanie do imprez, które najwyraźniej wymknęło się spod kontroli. Mijają kolejne godziny, a Ewa nadal się nie odzywa do swojego chłopaka. Ten pochłonięty jest jednak pracą i liczy, że gdy wróci do domu, wszystko wreszcie sobie wyjaśnią. Gdy jednak około 17:00 Adam po pracy wchodzi do ich wspólnego mieszkania, orientuje się, że jego partnerki Ewy nadal tu nie ma i nic nie wskazuje na to, że w ogóle była w domu. W tym momencie mężczyzna zaczyna już poważnie się martwić. Mimo że wcześniej był po prostu zły, teraz sięga po telefon i dzwoni do Ewy, ale jej komórka uparcie milczy i wygląda na to, że od wczorajszego wieczora bez przerwy jest wyłączona. Adam zaczyna odczuwać niepokój i niemoc. Postanawia, że teraz już oddzwoni na numer, który telefonował do niego w nocy. Najwyższy czas dowiedzieć się, czy to faktycznie dzwoniła Ewa. Może jednak źle ocenił sytuację i coś się wydarzyło. I kiedy chłopak oddzwania, telefon po drugiej stronie odbiera męski głos. To Adam, kolega z pracy Ewy i jej dobry przyjaciel. Gdy zostaje zapytany, czemu dzwonił i gdzie jest Ewa, odpowiada nieco zdenerwowany, że nie ma pojęcia, gdzie jest jego przyjaciółka i że nie wie, co się z nią dzieje, bo oboje przesadzili z alkoholem i w zasadzie on sam niewiele pamięta z poprzedniej nocy. Partner Ewy jest zdziwiony taką odpowiedzią. Był pewien, że za moment wszystko zostanie mu wyjaśnione, podczas gdy tylko mnożą się pytania. Chłopak wypytuje kolegę z pracy, co dokładnie pamięta, na co Adam odpowiada, że byli w kilku klubach, potem próbowali wrócić do domu, ale ostatnie, co pamięta, to jak potykają się o siebie i upadają pod klubem na ziemię. Partner Ewy zamiera. Zaczyna rozumieć, w jak fatalnym stanie była jego dziewczyna i teraz obawia się, że mogło wydarzyć się coś złego. Może ma jakieś kłopoty, mogła przecież wylądować gdziekolwiek albo trafić na kogoś o złych zamiarach. I chociaż początkowo uważał, że nie ma powodów do niepokoju, bo pewnie dziewczyna odsypia imprezę u kogoś, tak teraz zaczyna nerwowo rozmyślać, gdzie może być Ewa i co stało się poprzedniego wieczoru i przede wszystkim, dlaczego ciągle nie ma z nią kontaktu. Machina poszukiwania rusza. W pierwszej kolejności Adam kontaktuje się z pracodawcą dziewczyny. Ewa powinna być teraz na popołudniowej zmianie w pracy, a jak się okazuje, wcale tam nie dotarła. To szok. Przecież jest osobą sumienną, obowiązkową i nigdy nie zaniedbała pracy z powodu imprezy. To dzieje się po raz pierwszy i nie wróży niczego dobrego.
Adam czuje rosnący w nim stres. Od razu zaczyna robić to, co już wie, że powinien zacząć robić najpóźniej rano. Kontaktuje się ze znajomymi swojej partnerki. Wypytuje, czy wiedzą, gdzie jest albo gdzie udała się po wyjściu z klubu, ale nikt nie posiada żadnych informacji. Okazuje się też, że Ewa i Adam wyszli z klubu jako ostatni i nikt nie miał szansy zobaczyć, dokąd zmierzała dziewczyna. To wszystko brzmi jak koszmar. Jak znaleźć młodą kobietę z wyłączonym telefonem, która od wielu godzin nie daje znaku życia? Gdzie szukać? Kogo jeszcze zapytać, skoro nikt niczego nie wie? Adam rozumie, że sytuacja robi się bardzo poważna i dzwoni do Piotra, starszego brata Ewy, i informuje go, że najprawdopodobniej Ewa zaginęła. Gdy brat odbiera telefon, nie do końca wie, o czym mówi chłopak jego siostry. Przecież jeszcze wczoraj rozmawiał z Ewą, jadł z nią obiad i spędzał przyjemne rodzinne popołudnie. Jak i kiedy miałaby zaginąć i dlaczego od razu zakładają zaginięcie? Ale Adam natychmiast tłumaczy mu, że Ewa po powrocie z Konina poszła jeszcze na imprezę integracyjną i do tej pory nie wróciła. Jest nieuchwytna, a na dodatek nie pojawiła się w pracy. Zaznacza, że nie dzwoniłby, gdyby się nie martwił i gdyby sprawa nie wyglądała poważnie. Gdy Piotr słyszy, że Ewy nie ma już tyle godzin i że zaniedbała obowiązki, sam zaczyna rozumieć, że coś tu nie gra. Natychmiast informuje o wszystkim swojego ojca, któremu dosłownie w jednej chwili zawala się cały świat. Pan Andrzej także bezskutecznie próbuje dodzwonić się do córki i za moment wszyscy najbliżsi zachodzą w głowę, gdzie jest dziewczyna. Może to jakiś nieśmieszny żart albo jakieś nieporozumienie, ale od pierwszych wieści, że z Ewą nie ma kontaktu, mijają kolejne godziny i sytuacja wcale się nie zmienia. Popołudnie, potem późny wieczór, a następnie zbliżająca się noc nie przynoszą żadnych odpowiedzi. Ewa nie wraca do wynajmowanego mieszkania, nie wraca do rodzinnego domu, nie odzywa się do nikogo ze znajomych ani bliskich, a jej telefon jest nieosiągalny już blisko dobę. Ten brak kontaktu jest kompletnie nie w stylu dziewczyny. Przecież wielokrotnie już imprezowała z różnymi znajomymi, ale zawsze było wiadome, gdzie i z kim jest. Zawsze też wracała do domu. Gdyby tylko mogła, na pewno odezwałaby się do kogoś, a tutaj pozostaje głucha cisza, która nie wróży niczego dobrego. Zarówno Piotr, jak i pan Andrzej starają się nie panikować i chcą podejść do sprawy z rozsądkiem i spokojem, co jest jednak bardzo trudne do zrealizowania. Ale może jednak jest jeszcze coś, o czym nie wiedzą? Może Ewa pokłóciła się z Adamem i chce mieć trochę czasu tylko dla siebie? Nie mogą przecież zakładać najgorszego, dlatego podejmują decyzję o tym, aby nie informować od razu pani Renaty, mamy Ewy, która od jakiegoś czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi. W zasadzie liczą, że może nawet nie będzie potrzeby, by informować ją o sprawie. Ewa pewnie za moment wróci do domu i będzie już po wszystkim. Ale w tym domu, w którym nie ma tajemnic i sekretów, trudno jest ukryć coś tak poważnego. Pani Renata od razu zauważa ogromną nerwowość syna i swojego męża, zna ich obu nie od dziś i widzi zmiany w ich zachowaniu. Widzi też zakłopotanie drugiego syna i przeczuwa, że wszyscy coś ukrywają przed nią. Kiedy mija ponad doba od ostatniego kontaktu z zaginioną dziewczyną, Piotr, Dawid i pan Andrzej postanawiają, że nie mogą dalej ukrywać prawdy i powiadamiają panią Renatę o tym, że Ewa od dawna nie wróciła do domu. Kobieta jest załamana. Czy to właśnie to złe przeczucie, które miała i którego wcześniej nie rozumiała? Podobnie jak inni, kompletnie nie wie, co powinna teraz zrobić, jak się zachować, jak działać, jak odnaleźć córkę. Atmosfera w domu państwa Tillman z godziny na godzinę robi się coraz bardziej ciężka, a telefony członków rodziny są dosłownie czerwone od wykonywania kolejnych połączeń. Ciągle jednak brak jakichkolwiek wieści, co sprawia, że mimowolnie w ich głowach układają się czarne scenariusze. Ewa wracała sama do domu. Wiedzą, że była pod wpływem.
Jest atrakcyjna. Mogła zwrócić na siebie uwagę osoby niebezpiecznej. Nie wiadomo, kogo spotkała po drodze. Nie można wykluczyć też tego, że uległa wypadkowi, ale rodzina sprawdza ten trop. W żadnym szpitalu nie przyjęto wczoraj w nocy młodej kobiety odpowiadającej rysopisowi. Mimo tak późnych godzin nocnych, do poszukiwań włączają się także znajomi, a jedna z koleżanek dziewczyny dzwoni nawet do dobrego znajomego Ewy, Dawida, z którym ta kiedyś była bardzo blisko. Dawid to policjant, a Ewa od zawsze powtarzała, że ma słabość do mundurowych. Swojego czasu ją i jego łączyło coś więcej niż tylko koleżeństwo, o czym wiedział jej chłopak Adam. Zresztą nie był zadowolony z faktu, że od czasu do czasu utrzymują kontakt. Wielokrotnie kłócili się o Dawida, a nawet na prośbę Adama Ewa miała zerwać z nim kontakt. Może jednak, będąc pod wpływem, przypomniała sobie o dawnej sympatii i teraz myśli, jak wybrnąć z trudnej sytuacji. Ale Dawid nie ma pojęcia, gdzie może podziewać się Ewa. Zarzeka się też, że nie ma z nią kontaktu już od jakiegoś miesiąca i niestety, ale nie może pomóc. Mężczyzna postanawia jednak skorzystać ze swoich znajomości i możliwości, jakie daje mu praca policjanta i osobiście angażuje się w poszukiwania swojej znajomej, której los, mimo uszczuplenia kontaktów, wcale nie pozostaje mu obojętny. Jest 24 listopada 2015 roku, to wtorek. Dzisiaj w południe w przestrzeni internetowej pojawiają się pierwsze komunikaty dotyczące zaginięcia Ewy. Zaginęła 26-letnia Ewa Tylman. Ostatni raz widziana była w nocy z niedzieli 22 listopada na poniedziałek. Spędzała wieczór ze znajomymi w centrum. Rozstała się z nimi na ulicy Mostowej. Do dzisiaj nie wróciła do mieszkania i nie skontaktowała się z rodziną. Ewa Tylman mierzy około 165 cm, waży około 60 kg, ma ciemne włosy do ramion, uszy przylegające, dołek na końcu nosa. Tej nocy, w której zaginęła, miała na sobie szary płaszcz do pasa z kapturem, czarne spodnie jeansowe, czarny sweter, czarne buty na obcasie oraz czarną torebkę z ćwiekami. Zdjęcie uśmiechniętej szatynki obiega sieć w ekspresowym tempie. Już dzień po pojawieniu się pierwszych apeli, sprawą zaczynają interesować się także media. O tym dziwnym zniknięciu robi się niebywale głośno. Natychmiast powstaje grupa na Facebooku dotycząca poszukiwań. W sprawie od razu wypowiada się zarówno zrozpaczona rodzina Ewy, jak i jej znajomi. Media podają także pierwsze szczątkowe informacje na temat ostatniego wieczoru Ewy, który w tej sprawie wydaje się być kluczowy. Okazuje się, że szum medialny nie jest bezpodstawny. Sprawą interesuje się już policja, która podeszła do tego zaginięcia bardzo poważnie, bo jak się okazuje, zaginięcie 26-latki z jakiegoś powodu jest dziwne. Bo Poznań to spore miasto naszpikowane monitoringiem. Okazuje się, że śladów obecności młodej dziewczyny wcale nie brakuje, a mimo tego nagle rozpłynęła się w centrum wielkiego miasta. Jak udaje się ustalić, z całą pewnością Ewę po raz ostatni widział jej kolega z pracy Adam, z którym bawiła się podczas imprezy integracyjnej i, co ciekawe, z dużą dokładnością udaje się odtworzyć ich ostatnią trasę. Oboje z klubu Mikstura wyszli wspólnie jako ostatni. Razem przeszli przez Plac Bernardyński, a następnie poruszali się ulicą Mostową i skierowali się w stronę Mostu Świętego Rocha. Monitoring jasno wskazuje, że to w tamtych okolicach zarówno Ewa, jak i Adam byli widziani po raz ostatni i że wspólnie kierowali się w dobrą stronę, w stronę swoich domów. Dlaczego więc nagle dziewczyna zniknęła? Dlaczego Adam dotarł do domu, a ona nie? Okazuje się, że rosnące grono obserwatorów ma na to swoje liczne teorie. Pod pierwszymi artykułami w większości pojawiają się komentarze, które sugerują, że studentka ewidentnie zabalowała i wróci jak wytrzeźwieje. Inni snują dziwne teorie rodem z filmów sensacyjnych, jak i pojawiają się głosy, które sugerują, że należy przyjrzeć się tym, którzy widzieli dziewczynę jako ostatni, a zwłaszcza jej koledze Adamowi, z którym wracała. Nie ma wątpliwości, że od pierwszych komunikatów ta sprawa budzi ogromne zainteresowanie,
a grono osób śledzących dalsze losy zaginionej rośnie dosłownie z minuty na minutę. Ale duże zainteresowanie to za mało, by dowiedzieć się, co się dzieje. Bo nadchodzi środa, 25 listopada, a Ewy nie ma już od nocy z niedzieli na poniedziałek. Teraz nawet ci z początku sceptyczni zaczynają wątpić, czy dochodzenie do siebie po imprezie może trwać aż tyle czasu. Nie dziwi więc, że sprawa w mediach nabiera tempa i wydaje się, że dziennikarze już tylko czekają, aż policja wyjawi jakikolwiek nowy szczegół. Zwłaszcza, że o Ewie mówią już nie tylko media lokalne, ale ogólnokrajowe, a tam, gdzie głośna sprawa zaginięcia czy sprawa kryminalna, tam pojawiają się i prywatni detektywi. Bracia Ewy, Piotr i Dawid, postanawiają skorzystać z usług jednego z najbardziej znanych i rozpoznawalnych detektywów w Polsce, Krzysztofa Rutkowskiego. Chociaż mężczyzna już jakiś czas temu stracił licencję detektywa, to jego biuro z powodzeniem przeprowadza dalej spektakularne akcje, szeroko opisywane w mediach. Chociaż mężczyzna jest często krytykowany, to nie można odebrać mu tego, że każdej sprawie, w której bierze udział, nadaje niesłychanego rozgłosu i to bez względu na to, czy jego praca przynosi jakikolwiek efekt. I także w tym wypadku wszystko rusza nagle i z impetem. Zaangażowany do sprawy Rutkowski niemal natychmiast razem z bratem Ewy organizuje pierwszą konferencję, spotkanie z dziennikarzami, na którym ujawniają nieco więcej faktów niż do tej pory przekazała policja. Padają też bardzo przejmujące słowa, które wskazują na determinację i być może jakąś większą wiedzę. Cokolwiek się wydarzyło, znajdziemy cię, Ewo. Gdziekolwiek jesteś, jeśli nas słyszysz, wiedz, że cię odnajdziemy. Brat i detektyw informują dziennikarzy, że już teraz wiedzą, że sprawa jest zawiła. Ale dzięki zapisom z licznych kamer monitoringu można poznać, gdzie w nocy z niedzieli na poniedziałek przebywała Ewa i że w zasadzie znają trasę, jaką pokonywała. Potwierdzają się też głosy, które już przejawiały się w licznych komentarzach. Przez cały czas Ewie towarzyszył jej kolega Adam, ale według słów Rutkowskiego wszystko komplikuje fakt, że kolega podobno niczego nie pamięta z feralnej nocy. Okazuje się, że nie jest w stanie określić, kiedy i gdzie rozstał się z Ewą. Nie pamięta, czy ktoś do nich dołączył, czy ktoś za nimi szedł, czy byli tego wieczora obserwowani i nie wie, co stało się z jego koleżanką. Adam zarzeka się, że ma czyste intencje. Twierdzi też, że chce współpracować, a detektyw oświadcza, że ma wkrótce poddać się badaniu wariografem, aby rozwiać wszystkie wątpliwości. Ton tej konferencji ma jasny wydźwięk. Zakładanych jest wiele scenariuszy i na chwilę obecną żaden nie jest pewny. Brany pod uwagę jest nieszczęśliwy wypadek, porwanie, ale detektyw zaznacza, że ma zamiar przyjrzeć się też najbliższemu otoczeniu Ewy, w tym jej chłopakowi, któremu także zaproponowano poddanie się badaniu wariografem. Na konferencji Rutkowski przekazuje, że podejrzewa, że być może niepamięć Adama nie jest przypadkowa albo nie jest efektem zbyt dużego spożycia. Mężczyzna sugeruje, że nie można wykluczyć, że w którymś z klubów ktoś dosypał jemu i Ewie czegoś do drinków i stąd amnezja. Co jeśli ktoś wręcz zapolował na dziewczynę i odurzył parę celowo? Krzysztof Rutkowski zapewnia, że teraz zrobi wszystko, by dotrzeć do prawdy. Oferuje też 10 tysięcy złotych nagrody dla osoby, która wskaże miejsce pobytu Ewy albo poda informacje, które realnie przyczynią się do jej odnalezienia. Mimo że tuż obok niego siedzą bliscy zaginionej 26-latki, wypowiada szokujące dla wszystkich słowa, że jego zdaniem, które poparte jest latami doświadczenia, szukają już teraz, niestety, ciała. Do końca jednak nie odbiera nadziei i zapowiada, że poszukiwania Ewy ruszają natychmiast i to na szeroką skalę, z użyciem dronów, przy wsparciu policji i wolontariuszy. Dzisiejszy dzień jest pełen pytań i emocji, ale przynosi też pierwszy mini przełom. Na policję zgłasza się starsza kobieta. Okazuje się, że w poniedziałek około 5 nad ranem znalazła dowód osobisty.
Dokument leżał na przystanku nieopodal Akademii Wychowania Fizycznego w okolicach ulicy Królowej Jadwigi. Starsza pani podniosła go i zabrała go ze sobą, żeby nie wpadł w niepowołane ręce i do teraz nie zdawała sobie sprawy, że tak naprawdę znalazła dowód osobisty Ewy. Dopiero kiedy w mediach natrafiła na zdjęcie poszukiwanej 26-latki i jej dane, zorientowała się, co tak naprawdę znalazła i że być może jest bardzo ważnym świadkiem w sprawie. Dlatego też od razu zjawiła się tu, na komisariacie, ale niestety nie ma przy sobie dowodu osobistego Ewy. Kobieta, nie wiedząc o zaginięciu, jeszcze w poniedziałek spakowała dowód do koperty i wysłała go na adres zameldowania, który widniał na dokumencie. Teraz trzeba więc poczekać, aż przesyłka dotrze do Konina. Dopiero wtedy będzie można zbadać dowód pod kątem śladów linii papilarnych czy innych śladów, które chociaż trochę zbliżą wszystkich do prawdy. Mimo wszystko śledczy dopytują, czy kobieta w pobliżu znaleziska nie widziała kogoś. Może zapamiętała coś nietypowego, ale to był zwykły poniedziałkowy poranek, a dowód po prostu tam leżał. Teraz pozostaje poczekać na przesyłkę. Ojciec Ewy zostaje poinstruowany, jak ma odebrać przesyłkę tak, żeby nie zatrzeć żadnych ewentualnych śladów. Wszyscy liczą, że może uda ustalić się coś nowego. Nadchodzi kolejny dzień, to 26 listopada, czwartek, a po Ewie nadal nie ma żadnego śladu. Jej zaginięcie budzi też coraz większe zainteresowanie. Gdy w sprawie pojawiają się kolejne informacje, czeka już na nie nie tylko Konin i Poznań, ale tak naprawdę cała Polska. Okazuje się też, że dzięki licznym apelom rodziny i zaangażowaniu służb, ale i prywatnych właścicieli, po wielu godzinach spędzonych na przeglądaniu niezliczonych materiałów z monitoringu, udaje się pozyskać nowe nagrania, na których widać Ewę i Adama tuż przed zniknięciem dziewczyny. Teraz z jeszcze większą dokładnością udaje się ustalić czas i miejsce, w jakich przebywała para w nocy z niedzieli na poniedziałek. Udaje się też ustalić, że są świadkowie, bo na najnowszym nagraniu widać, jak Adam prowadzi Ewę, która wydaje się być naprawdę bardzo pijana i w zasadzie ledwo sama idzie prosto. To jednak nie wszystko, bo w pobliżu zataczającej się pary pojawia się także tajemnicza postać, najprawdopodobniej kobiety, która wyprzedza Adama i Ewę. Teraz bardzo ważne jest, aby ustalić personalia tej osoby, bo jest niewątpliwie istotnym świadkiem w sprawie. Być może ta osoba widziała i dostrzegła coś w zachowaniu tej dwójki. Może słyszała, o czym rozmawiali, a może jest w stanie powiedzieć, czy byli po prostu pijani, czy może też się kłócili. W mediach po raz kolejny wystosowane zostają apele, by każdy, kto widział Adama i Ewę w noc zaginięcia, zgłosił się na policję i powiedział wszystko, co wie, co pozwoli odtworzyć wydarzenia z tamtej nocy. Między innymi to sprawia, że zaginięcie Ewy staje się jeszcze bardziej medialne, bo w zasadzie każdy kolejny dzień przynosi nowe wieści i tego samego można spodziewać się w kolejnych dniach. Miasto jest przecież naszpikowane kamerami. To najpewniej kwestia czasu, by znaleźć wszystkie nagrania, które połączone jak puzzle odtworzą trasę, jaką pokonała dziewczyna. Na chwilę obecną udaje się ustalić to, co już wiadomo, czyli że z Adamem wyszli z klubu i kierowali się do domu w stanie mocnego upojenia. Ale gdzieś przecież dziewczyna zniknęła. Może to nagranie wyjaśniające zagadkę jest na wyciągnięcie ręki. Chociaż każdy na to czeka, to odpowiedzi wcale nie przychodzą, a gdy nadchodzi sobota, 28 listopada, pojawiają się pierwsze czarne myśli, nawet u tych, którzy do tej pory patrzyli na sprawę optymistycznie. Dzisiaj liczni funkcjonariusze policji pojawiają się nad brzegiem Warty, przy moście Świętego Rocha i krok po kroku, metr po metrze, przeszukują zarośla przy brzegu i dokładnie przyglądają się tafli rzeki. W tym samym czasie, po raz kolejny, dziennikarze pojawiają się w jednym z poznańskich hoteli, gdzie odbywa się druga już konferencja prasowa zorganizowana przez wynajętego detektywa. Udział biorą w niej także bracia Ewy oraz tata zaginionej. Pan Andrzej, pełen emocji, opowiada, że dla niego i jego rodziny to najtragiczniejszy w życiu czas, ale że jest gotowy na wszystko i przyjmie do wiadomości także te najgorsze myśli. Chce tylko poznać prawdę.
Na spotkaniu z dziennikarzami media otrzymują też informację, że kolega Adam, który widziany był z Ewą po raz ostatni, dobrowolnie poddał się badaniu wariografem, ale wyniki nie są jednoznaczne. Chłopak Ewy badania odmówił, bo nie wyrazili na to zgody jego przełożeni. Znowu wszystko zaczyna przypominać chaos. Ludzie w komentarzach zaczynają powątpiewać w wiarygodność obu mężczyzn. Jedni pytają, dlaczego wyniki są niejednoznaczne, czy Adam jednak coś ukrywa. Drudzy sugerują, że w przypadku chłopaka decyzja przełożonych to tylko wymówka, żeby uniknąć niewygodnego badania. A to nie koniec emocji, bo podczas trwania konferencji w mediach wybucha burza. Okazuje się, że dziennikarze, którzy właśnie teraz przyglądają się pracującym w terenie policjantom oraz pracownikom Krzysztofa Rutkowskiego, dostrzegają coś nietypowego. Jedni i drudzy nagle zaczynają zachowywać się bardzo nerwowo, jakby właśnie mogło dojść do jakiegoś przełomowego odkrycia. Robi się gwarno. Wszyscy zaczynają między sobą rozmawiać i wyraźnie coś zwróciło ich uwagę. Podejrzenia dziennikarzy, że coś odkryto, stają się pewne, kiedy nad Wartę przyjeżdża prokurator oraz lekarz medycyny sądowej. Chwilę później wokół jednego miejsca robi się tłoczno. Rozstawiony zostaje też specjalny parawan, który ma za zadanie oddzielić gapiów, w tym i dziennikarzy, od znaleziska. Ludzie z całego kraju na żywo śledzą te wydarzenia. Czyżby odnaleziono Ewę? Na odpowiedź nie trzeba długo czekać i już przed godziną 15 pojawia się oficjalne stanowisko policji. W Warcie odnaleziono odciętą ludzką rękę, ale jak od razu zaznacza rzecznik, raczej nie jest to ręka poszukiwanej 26-latki. Opinia publiczna jest wstrząśnięta. Nagle w centrum miasta znika zwyczajna dziewczyna, a teraz w rzece w okolicy, w której zaginęła, odnalezione zostają ludzkie szczątki. Zaczyna panować chaos, a ludzie panikują i przestają czuć się bezpiecznie. Chociaż nie jest jeszcze nic wiadome i na wyniki badań trzeba będzie poczekać, to w sieci aż roi się od plotek. Nie pomagają też niektóre media i portale, które sieją dezinformacje i niezgodnie z prawdą przekazują, że wiadomo, że ręka z pewnością należy do Ewy, albo że w pobliżu znaleziono jej rzeczy osobiste. Nic z tego nie potwierdza policja, ale wieści idą w świat, a to zaginięcie i jego medialność zaczyna przypominać efekt kuli śnieżnej. O zaginionej Ewie mówi teraz już każdy. Jest 29 listopada 2015 roku, to niedziela. Ewa dokładnie tydzień temu opuściła mieszkanie swoich rodziców i pojechała na spotkanie integracyjne, z którego do tej pory nie wróciła. Chociaż dziewczyny nie ma od tygodnia, to o jej sprawie mówi już cały kraj. Rozgłos sprawia, że napływa całe mnóstwo coraz to nowych informacji, w tym ta, na którą wszyscy czekali. Właśnie dzisiaj około godziny 13 rodzina Ewy dostaje wiadomość tekstową, która kompletnie ich paraliżuje. Na ich prywatny telefon przychodzi SMS, z którego jasno wynika, że Ewa została porwana. Piszą sami porywacze, którzy oczekują od jej bliskich aż 500 000 złotych, 300 tysięcy na jedno konto bankowe i 200 tysięcy na drugie. Deklarują, że dopiero po otrzymaniu zapłaty wypuszczą dziewczynę i pozwolą jej wrócić do domu. Najbliżsi Ewy wstrzymują oddech. Wierzą, że dziewczyna żyje i teraz żyją nadzieją, że uda się ją odzyskać. Nie mają jednak takich pieniędzy. Pewnie w ciągu całego swojego życia nie byliby w stanie tyle zaoszczędzić, ale zaangażowany przez nich prywatny detektyw wychodzi z inicjatywą i publicznie informuje, że jeżeli porywacze udowodnią, że Ewa żyje, to sam zapłaci okup. Jednocześnie jednak zarówno on, jak i policja studzą nadzieje bliskich. Dają jasno do zrozumienia, że wszystko wskazuje na to, że nie ma żadnych porywaczy i że jest to zwykła próba wyłudzenia pieniędzy. Prawdziwi porywacze odezwaliby się już dawno temu. Poza tym w SMS-ie podano numery konta i nazwiska. Tak nie działają przestępcy. Ponownie robi się zamieszanie i znowu króluje dezinformacja. Ewidentnie widać też, że policja i biuro detektywistyczne
nie tylko nie grają do jednej bramki, co nawet sobie nie kibicują. Wręcz Rutkowski zaczyna otwarcie krytykować działania policji, która rzekomo miała powstrzymać loty drona, mającego szukać śladów Ewy z powietrza. Mówi także, że policja ignoruje rodzinę zaginionej i że nie zapewnili jej żadnej pomocy psychologicznej, która w tym przypadku jest konieczna. Wytyka coś jeszcze. Głośno zaznacza, że nie rozumie, dlaczego policja do tej pory nie zainteresowała się bliżej kolegą z pracy, Adamem, który przecież jako ostatni widział Ewę żywą. Zwłaszcza, że pojawiają się kolejne materiały, które obiegają kraj. Pracownik biura przedstawia nagrania otrzymane m.in. dzięki uprzejmości jednego z poznańskich hoteli niedaleko mostu czy ze stacji benzynowej. Wprowadzają one ogromne zamieszanie, bo na tych ostatnich, z nocy zaginięcia, widać tylko Adama, bez Ewy. Jest 30 listopada, to poniedziałek i nowe wieści. Dzisiaj psy tropiące z ekipy biura detektywistycznego podjęły dwa tropy i działania skupiają się na weryfikowaniu, co takiego wzbudziło ich zainteresowanie. W tym samym czasie rodzice Ewy spotykają się z prezydentem Konina, Józefem Nowickim. Jest to wynik interwencji pana Wojciecha Ruminkiewicza, prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Zamordowanych, który przed laty przeszedł osobistą traumę. Stracił swojego 10-letniego syna Olka i teraz chce pomóc zrozpaczonym rodzicom. Dzięki jego zaangażowaniu państwo Tylman mają otrzymać wsparcie psychologiczne i finansowe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym blasku fleszy, szumie medialnym i internetowych śledztwach wielu zapomina, że tu toczy się walka o życie i losy Ewy, ale też jej bliskich. Że rodzina cierpi, że nie są bohaterami fikcyjnej powieści sensacyjnej, a prawdziwymi ludźmi, których dotknęła największa w życiu tragedia. Jest 2 grudnia 2015 roku, a Ewy nie ma już od 10 dni. Jej zwyczajna rodzina z Konina zapamięta ten dzień na bardzo długo. Już od południa media, zwłaszcza te lokalne, trąbią o tym, że zaginiona w nocy z 22 na 23 listopada Ewa najprawdopodobniej nie żyje. Nagłówki i paski informacyjne wręcz świecą tym przekazem, który dopełnia kolejna szokująca informacja, że Adam, jej kolega z pracy, dobry znajomy, osoba, która widziała Ewę po raz ostatni, został zatrzymany. Chociaż wiele osób brało pod uwagę fakt, że chłopak mógł mieć związek ze zniknięciem 26-latki, to jednak każdy łudził się, że Ewa po prostu wyjechała na parę dni, żeby odpocząć, ale takie zestawienie wiadomości tworzy bardzo sugestywny obraz. Czyżby Adam wiedział, co stało się z dziewczyną? Co wie policja? Znowu pojawia się mnóstwo spekulacji, a media informują z niemal pewnością, że Ewa nie żyje. Te wieści śledzą też jej bliscy, którzy nie potrafią otrząsnąć się z szoku, bo dowiadują się takiej rzeczy nie od policji, a z telewizji. Ojciec Ewy jest zrozpaczony i nie może zrozumieć, dlaczego policja traktuje ich w taki sposób. Dlaczego nie informują ich o swoich działaniach i dlaczego nie powiedzieli im, co wiedzą. Dlaczego też nie przygotowali na taką ewentualność. Czym zasłużyli sobie, żeby przeczytać na pasku informacyjnym, że ich dziecko nigdy nie wróci do domu? Gdy ta wieść obiega całą Polskę, tata Ewy jest akurat na spotkaniu z prezydentem Konina. Od razu też przerywa rozmowę, rzuca wszystko i z miejsca jedzie do Poznania, aby poznać resztę szczegółów. Musi dowiedzieć się prawdy o tym, co stało się z jego jedyną córką. Gdy mężczyzna dojeżdża na miejsce, dowiaduje się, że właśnie teraz, przed południem, odbywa się eksperyment procesowy z udziałem Adama. Natychmiast rusza na miejsce, tam gdzie po raz ostatni monitoring zarejestrował jego córkę, i napotyka nie tylko na policję, prokuratora i Adama, ale na cały tłum ludzi. Wszystkich ponoszą emocje, także tatę Ewy, który wykrzykuje do Adama, by powiedział, co zrobił z jego dzieckiem. Wszyscy zgromadzeni zresztą głośno komentują całą sytuację.
Słychać rozmowy starszych kobiet, które żywo dyskutują o tym, dlaczego Adam ma zakrytą twarz, że przecież powinni pokazać, jak mówią, jego gębę, gębę mordercy. Atmosfera jest bardzo gęsta. Zgromadzeni wydali już wyrok, dlatego też działania służb są dla wielu niezrozumiałe, zwłaszcza dla tych, którzy mają doświadczenie zawodowe i przyglądają się sprawie z boku. Bo dlaczego eksperyment odbywa się w ciągu dnia przy udziale gapiów, którzy bez przeszkód wykrzykują do Adama wulgaryzmy? Poza tym do zaginięcia Ewy doszło w środku nocy, a nie o godzinie 12 w południe. Jaki cel mają te działania? Czy to jakiś psychologiczny zabieg? Czy chłopak ma poczuć presję społeczeństwa? A może pewnego rodzaju pokaz sił, że w sprawie tego głośnego zaginięcia nikt nie próżnuje? Niedługo później, po południu, prokuratura zwołuje konferencję prasową, na której już oficjalnie informuje, że Adamowi został postawiony jeden zarzut, ale na razie nie będzie ujawnione jaki. Przekazane zostaje także, że dla służb Ewa nadal jest osobą zaginioną i że nie wszystko jest do końca jasne i klarowne, mimo że śledczy są w posiadaniu istotnych nagrań, które pozwalają ustalić, i to z bardzo dużą dokładnością, gdzie tego wieczora przebywała Ewa i jej kolega. Znowu oczy całej Polski zwrócone są na Poznań. Reporterzy godzinami obserwują pracę policji, która działania w okolicy Mostu Świętego Rocha prowadzi do późnych godzin wieczornych. W tym samym czasie, na fali ogromnego zainteresowania, wynajęty przez rodzinę detektyw zwołuje konferencję prasową, na której sugeruje, że Adam może być satanistą. Chociaż te wnioski zdają się być bardzo daleko wysunięte i to na podstawie tylko jednego zdjęcia w sieci, to media bardzo szybko podłapują temat, a mniejsze i większe portale zasypane zostają sensacyjnymi nagłówkami. Znowu wkrada się chaos i groteska. Wszystko tylko po to, by kosztem Ewy, jej bliskich, a teraz i Adama i jego rodziny, tworzyć bardzo niesmaczny teatr. Mleko jednak już się rozlało i wydaje się, że prokuratura zaczyna rozumieć, że przy tej sprawie nie ma miejsca na medialną ciszę, którą natychmiast wypełniają plotki. Dlatego szybko uzupełnia informację, że zarzut, jaki postawiono Adamowi, to zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Zdradza też więcej, co znowu uruchamia wyobraźnię i spekulacje. Że wiele wskazuje na to, że Ewa znalazła się w wodzie i to w wyniku działania swojego kolegi i że rzeczywiście z dużą dozą prawdopodobieństwa, chociaż nie jest to potwierdzone, nie żyje. Postawiony zarzut to efekt wyjaśnień złożonych przez Adama, eksperymentu procesowego i analizy licznych nagrań z kamer monitoringu, które nadal zresztą poddawane są interpretacji. Wielu zaczyna się głowić też, czy Adam przyznał się, czy może jednak jest jakieś nieopublikowane do tej pory wideo, na którym widać tragedię. Tego absolutnie nie potwierdza pełnomocnik Adama, który w mediach stanowczo zapowiada złożenie zażalenia, bo jego klient nie przyznaje się do winy i absolutnie nie zabił Ewy. Także teraz prokuratura ujawnia, że znaleziona w rzece ręka, tak jak sądzono na początku, nie należy do Ewy, a do mężczyzny, o którym przedstawicielka poznańskiej prokuratury na razie nie chce za dużo mówić. Zdradza natomiast, że dzięki intensywnym działaniom podczas akcji poszukiwawczej w Warcie, sonar wykrył na dnie rzeki 3 tajemnicze przedmioty. 2 z nich okazały się być sporej wielkości kamieniami, natomiast 3. nie udało się zidentyfikować ze względu na szczególnie niełatwe warunki pogodowe. Obiekt zwrócił jednak uwagę pracujących na wodzie policjantów, którzy muszą jeszcze raz go sprawdzić. Dlatego też, gdy nadchodzi 5 grudnia, policja dokładnie przeszukuje 20-kilometrowy odcinek Warty. Mimo niesprzyjających warunków, nie ustają w poszukiwaniach, a prokuratura jest zdeterminowana, żeby odnaleźć ciało Ewy. Ciało, bo co wszystkich tak bardzo zastanawia, wciąż mówi się o tym, że 26-latka nie żyje, chociaż z drugiej strony podobno nie ma na to żadnego twardego dowodu. A w zasadzie panuje jeden wielki chaos.
Nawet zaufane media przekazują często sprzeczne informacje. Społeczeństwo obserwuje, jak biuro detektywistyczne i policja biorą udział w jakimś dziwnym, nieoficjalnym wyścigu, kto pierwszy dowie się prawdy. A robi się jeszcze dziwniej, gdy na jaw wychodzi informacja, że jeden z pracowników biura zostaje zatrzymany przez poznańską prokuraturę, a zarzut, jaki jest mu stawiany, to nakłanianie do składania fałszywych zeznań. Teraz w roli głównej pojawia się tajemnicza kobieta Karolina, która, jak się okazało, zgłosiła się na policję, bo jak twierdzi, jest świadkiem w sprawie. Zeznała, że w noc zaginięcia Ewy widziała na moście Świętego Rocha niecodzienną sytuację, którą po kilku dniach powiązała z głośnym zaginięciem. Karolina przekazała policji, że widziała, jak dwie stojące na moście osoby, w tym jedna w niebieskiej, charakterystycznej kurtce, kłócą się. Później była świadkiem czegoś strasznego. Osoba w niebieskiej kurtce z impetem rzuciła się na swojego towarzysza lub towarzyszkę i przerzuciła ją przez barierki zabezpieczające na moście. Policja potraktowała kobietę bardzo poważnie, bo miejsce i godzina zgadzały się z tym, kiedy po raz ostatni widziana była Ewa z Adamem. Na dodatek, Adam w dniu zaginięcia swojej koleżanki miał na sobie charakterystyczną niebieską kurtkę, dlatego natychmiast uznano, że konieczne jest wspólne udanie się na miejsce. Jednak kiedy Karolina znalazła się z policją na moście, gdzie miała pokazać, co dokładnie widziała i z jakiej perspektywy, nagle zaczęła się gubić, a nawet przeczyć samej sobie. W końcu nie wytrzymała i przyznała, że wszystko, co przekazała wcześniej, było kłamstwem. W późniejszych wyjaśnieniach wyznała, że do złożenia fałszywych zeznań nakłonił ją Radosław B., emerytowany strażak, który obecnie pracuje w biurze detektywistycznym. W zamian za kłamstwo miał zaoferować jej 1000 złotych. Obiecał też, że kilka kolejnych otrzyma po tym, jak już złoży zeznania. Ostatecznie kobieta zostaje puszczona wolno, a człowiek, który namówił ją do popełnienia przestępstwa, zostaje aresztowany. Nikt jednak nie potrafi zrozumieć, czemu miało służyć to działanie. Nie ma też wątpliwości. Ta sytuacja mocno nadszarpuje wizerunek kontrowersyjnego detektywa, który broni siebie i swoich pracowników i mówi, że to wszystko to najpewniej zorganizowana akcja policji przeciwko niemu. Po raz kolejny jawi się tu dziwna wojna pomiędzy śledczymi a detektywem celebrytą, która naprawdę po prostu nie współgra z tą tragedią i nie powinna w ogóle mieć miejsca. Mimo wszystko nie wolno ignorować tak poważnych zarzutów, jakie padły. Detektyw stara się bronić jak może i udowodnić, że nie ma nic wspólnego z zarzutami o nakłanianie do składania fałszywych zeznań. Zaznacza, że zatrzymany mężczyzna nie jest jego pracownikiem, a zwykłym wolontariuszem, który zaangażował się w poszukiwania z własnej woli. Są jednak tacy, którzy wytykają, że zatrzymany Radosław B. niejednokrotnie występował u boku samego detektywa, na przykład podczas konferencji prasowych, gdzie był ubrany w kominiarkę i niczym nie różnił się od innych pracowników. I pomimo skandalu, gdy nadchodzi 12 grudnia 2015 roku, detektyw i jego ekipa rozpoczynają kolejne prace poszukiwawcze, które znowu przyciągają ogromną uwagę. Nad Wartą zbierają się tłumy poznaniaków. Jest tu też tata Ewy, który nadal nie traci nadziei na odnalezienie swojej córki. Pomimo intensywnych i wielogodzinnych prac, nie udaje się znaleźć żadnego śladu dziewczyny. Policja nie chce też wypowiadać się na temat poszukiwań zorganizowanych przez Krzysztofa Rutkowskiego. Nie chce też mówić o samej sprawie i nabiera wody w usta. W atmosferze domysłów i powtarzania tych samych informacji i bez żadnego przełomu nadchodzą święta Bożego Narodzenia. Do tej pory najtrudniejszy czas dla bliskich Ewy. Jej rodzice są już w fatalnym stanie psychicznym i praktycznie nie ma dnia, aby nie myśleli o córce, o tym, co się stało i dlaczego nie ma jej z nimi. Nie mogą znaleźć odpowiedzi na dręczące ich pytania i nie wiedzą, jak mają dalej żyć. Jak poradzić sobie ze stratą, która nadal jest jakby za mgłą? Na szczęście dookoła mają wielu wspaniałych i wspierających ich ludzi, dzięki którym ciężar tragedii nieznacznie, ale jednak, staje się mniejszy. Dzisiaj prawie wszyscy uważają, że kolega z pracy, Adam, to morderca, ale są też nieliczni, którzy nie wierzą w jego winę.
Nikt z rodziny ani przyjaciół Adama do tej pory nie wypowiedział się w mediach. Poza kilkoma informacjami dotyczącymi chłopaka, nie wiadomo o nim wiele. Tylko tyle, że studiował, pracował, żył jak wielu innych młodych ludzi. Tym bardziej tak wiele osób zadaje sobie pytanie, co się wtedy stało? Jak to możliwe, że udane wspólne wyjście skończyło się tak tragicznie? Gdy emocje nieco opadają, pojawiają się pierwsze teorie, że może wcale nie doszło tu do zbrodni, a wszystko, co wydarzyło się, było efektem spożycia zbyt dużej ilości alkoholu i zwykłym, nieszczęśliwym wypadkiem. Niektórzy coraz odważniej buntują się przeciwko nazywaniu Adama mordercą. Wskazują, że tu nic nie ma sensu. Może Ewa znalazła się w wodzie w wyniku splotu nieszczęśliwych wydarzeń, o ile w ogóle znalazła się w wodzie. Niezależnie od tych głosów, decyzją sądu z dnia 18 grudnia 2015 roku 24-latek musi pozostać w areszcie. Sąd odrzuca zażalenie obrońcy Adama, w wyniku czego nie opuści aresztu i spędzi swoje pierwsze święta z dala od swoich bliskich. Zaledwie kilka dni później, 22 grudnia, sąd postanawia wypuścić do domu Radosława B., którego zatrzymano pod zarzutem nakłaniania świadka do składania fałszywych zeznań. Okazuje się, że jedynymi obciążającymi go dowodami były te, które złożyła przeciwko niemu sama Karolina, ale kobieta nie jest dla sądu w żaden sposób wiarygodna. Na wiarygodności znowu traci kontrowersyjny detektyw, który na swojej kolejnej konferencji oświadcza, że jest w posiadaniu szokującego nagrania z jednej z kamer miejskich, gdzie, jak twierdzi, widać jak Ewa jest katowana. W mediach znowu robi się gorąco, a fora internetowe i grupy pękają w szwach od komentarzy. Ludzie na własną rękę analizują niewyraźne i czarno-białe wideo udostępnione przez biuro detektywistyczne. Próbują doszukiwać się tam ludzkich sylwetek czy rzekomego ataku. Początkowo sama rodzina skłania się ku wersji detektywa, że rzeczywiście chyba są w posiadaniu dowodu na przestępstwo, ale po szczegółowych badaniach i analizie tego nagrania przez policję, rodzina cofa te słowa. Okazuje się, że nagranie nic nie wnosi. Nic na nim nie widać, a na pewno nie Ewę czy dziejącą jej się krzywdę. Po raz kolejny postać detektywa i jego zaangażowanie w sprawę sieje tylko zamęt i dezinformację. W sieci pojawia się coraz więcej szydzących komentarzy, nawet memów, które nierzadko uderzają nie tylko w kontrowersyjne biuro, ale też w całą tragedię czy samą Ewę. Jest 31 grudnia 2015 roku. Chociaż zatrzymany znajduje się w areszcie, a prokuratura stanowczo twierdzi, że 26-latka nie żyje, to ciała dziewczyny nadal nigdzie nie ma. Sugeruje się, że mogło popłynąć razem z nurtem rzeki albo zaczepić się gdzieś o konar czy utknąć w niepewnym dnie warty. Tym samym odnalezienie go może być bardzo trudne albo możliwe na przykład dopiero wiosną lub latem. Zupełnie nie dziwi, że rodzina nie jest zadowolona z działań policji czy działań kontrowersyjnego detektywa. Cały czas bombardowani są informacjami, że ich córka i siostra nie żyje, podczas gdy nikt przecież nie jest w stanie tego udowodnić. Są zrozpaczeni tkwieniem w tym stanie zawieszenia. To koszmar, co przeżywają. Są już na skraju rozpaczy i braku sił. Jedyne, czego chcą, to poznać prawdę, nawet jeśli okaże się być okrutna. Dlatego też postanawiają wziąć sprawę we własne ręce i na jednym z portali brat Ewy, Piotr, publikuje zbiórkę pieniędzy na przeszukanie dna warty, co wiąże się z ogromnymi kosztami, a ich prywatne fundusze już dawno się skończyły. Skoro najbardziej prawdopodobne jest, że odpowiedź znajduje się w rzece, to muszą zrobić wszystko, by jak najdokładniej ją przeszukać. Rok 2016 rozpoczyna się więc bez nowych wieści i z tymi samymi znakami zapytania co wcześniej. W sprawie tak naprawdę nie wiadomo nic. Zatrzymany Adam nie przyznaje się do winy. Nie wiadomo też, co dokładnie, jakie nagrania przyczyniły się do postawienia mu zarzutów, bo póki co prokuratura milczy. Wszyscy obserwujący głowią się też nad motywem, no bo dlaczego dobry kolega miałby pozbawić życia koleżankę, z którą dosłownie chwilę wcześniej śmiał się i dobrze bawił?
policja nie podaje też zbyt wielu informacji. Sprawa Ewy jest tak szeroko komentowana i budzi tyle emocji, że każdy, nawet najmniejszy szczegół wywołuje lawinę spekulacji i prawie zawsze tworzy kolejną, burzliwą dyskusję. Z początkiem roku 2016 Ewa nadal jest poszukiwana, a działania mają miejsce głównie na Warcie. Jej brat, Piotr, zbiera za pośrednictwem zbiórki ponad 30 tysięcy złotych na to, by wesprzeć działania policji i faktycznie, w lutym na rzece pojawia się wiele kutrów i łodzi, jednak znowu, mimo ogromnych nadziei, niczego nie udaje się odnaleźć. Pojawia się jedynie odpowiedź na pytanie, czyją rękę znaleziono na początku poszukiwań. Była to ręka osoby bezdomnej, której tożsamość ustalono poprzez pobranie odcisków palców. Denat był znany policji. Był także notowany i jego śmierć prawie na pewno nie ma nic wspólnego z zaginięciem 26-latki. Znowu jednak wszystko utyka w miejscu i znowu wisi między życiem a śmiercią. Bo Ewa dla służb już od dawna jest osobą zmarłą, w bliskich natomiast ciągle tli się reszta nadziei, a przede wszystkim ciąży im ten uporczywy stan zawieszenia. Dlatego też zrozpaczona rodzina Ewy prosi o pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich. Ich prawem jest możliwość zapoznania się z aktami spraw, czego oczywiście chcą, ale prokuratura skutecznie im tego odmawia, bo także ma takie prawo. Jeżeli oczywiście istnieje jakakolwiek przesłanka do tego, że postęp prac w śledztwie mógłby zostać z tego powodu zakłócony. Rodzina Ewy uważa, że jest to niesprawiedliwe, gdyż mają oni prawo poznać prawdę, dowiedzieć się, co do tej pory ustaliła prokuratura i co powiedział w swoich wyjaśnieniach Adam. Bo tak naprawdę nie wiedzą nic poza tym, co piszą gazety i co zostało opublikowane w mediach. Ich dramat ciągnie się już od poniedziałku, 23 listopada, kiedy dowiedzieli się od chłopaka Ewy, że dziewczyna nie pojawiła się na noc w domu. Od tamtej pory ich życie zmieniło się w koszmar, który na okrągło komentowany jest we wszystkich mediach. Temu wszystkiemu towarzyszą też niesamowite emocje, co przecież jest zrozumiałe, ale niedopuszczalne dla prokuratury, bo to właśnie zachowanie ojca Ewy, pana Andrzeja, podczas pierwszego eksperymentu procesowego, kiedy krzyczał w stronę Adama, to sprawiło, że śledczy zachowują dystans. Prokuratura obawia się, że rodzina targana silnymi emocjami może utrudniać swoim zachowaniem śledztwo. Jednak w rozmowie z Gazetą Wyborczą szef Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przekazuje, że ojciec Ewy zostanie zaproszony do prokuratury i że wtedy zostaną mu przekazane istotne informacje, jednak z pewnością nie wszystkie, jakimi dysponuje prokuratura. Jest 17 lutego, a w sprawie nadal jest więcej pytań niż odpowiedzi, ale może się to zmieni, bo właśnie teraz do akcji wkracza niemiecka policja razem ze specjalnie przeszkolonymi psami rasy Bloodhound i Beagle. To działania, na które czeka wielu, bo tak wyszkolonych psów nie ma w naszym kraju. Te potrafią wyczuć trop nawet sprzed kilku miesięcy. Być może pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy Ewa rzeczywiście wpadła do wody, a jeśli tak, to w którym miejscu. Aby wszystko przebiegło zgodnie z planem i by zwierzęta mogły spokojnie pracować, na ponad 3 godziny zamkniętych zostaje kilka ulic na Starym Mieście. Następnie psy otrzymują przedmioty z zapachem i przystępują do działań. Wszystko to z daleka obserwują gapie i reporterzy. Od razu widać, że zwierzęta pracują osobno i niezależnie i że oba łapią trop. Jeden biegnie ulicą Mostową w kierunku Mostu Świętego Rocha. Przechodzi przez niego i kieruje się w stronę Politechniki Poznańskiej. Następnie wraca drugą stroną ulicy i siada na środku mostu, gdzie uparcie czeka kilkanaście minut. Drugi z psów obiera zupełnie inną trasę, ale za to tożsamą z tą, którą podczas eksperymentu wskazał Adam. Pies rasy Beagle schodzi nad tereny warty od lewej strony rzeki, po tej samej stronie, na której znajduje się m.in. skwer Łukasiewicza, gdzie Ewa i Adam mieli być widziani po raz ostatni. Z daleka widoczny jest jakiś efekt prac, chociaż nie do końca zrozumiały dla obserwatorów. Nikt w końcu nie wie, czyje zapachy dostały psy do powąchania.
Na wyniki pracy czworonogów trzeba będzie poczekać. Muszą być dokładnie przeanalizowane przez specjalistów i przewodników. Szybko jednak przychodzi małe rozczarowanie, bo okazuje się, że wyniki nie będą jawne. Pozostaje jednak nadzieja, że coś wyjaśnią. W międzyczasie nie kończą się trwające równolegle prace. Gdy nadchodzi 22 lutego, poszukiwania na wodzie i w jej okolicach nie ustają i przynoszą efekt. Straż pożarna i policja odnajduje kolejne ciało, ale jak szybko się okazuje, z całą pewnością nie należy ono do poszukiwanej. Mieszkańcy Poznania znowu zamierają. Dlaczego po raz kolejny w tak krótkim czasie Warta zbiera mordercze żniwo? Ludzie pytają, ile jeszcze ciał odnajdzie się przy okazji tych poszukiwań i dlaczego wciąż nie udaje się odnaleźć Ewy. Coraz głośniej wybrzmiewają pytania, czy to miasto aby na pewno jest bezpieczne. W kontekście zaginionej 26-latki pojawiają się jeszcze inne pytania. Bo jeżeli poszukiwania na rzece nie przynoszą rezultatów i najwyraźniej nikogo nie zbliżają do odpowiedzi, to może najwyższy czas zastanowić się, czy przyjęta do tej pory wersja wydarzeń jest słuszna. Internauci coraz odważniej spekulują, że może Ewy wcale nie ma w wodzie. Co jeśli tamtej nocy wydarzyło się coś zupełnie innego? Co jeśli zatrzymany tylko manipuluje i bawi się w kotka i myszkę, odwleka wszystko w czasie? Na pewno Adam jest bardzo ważnym elementem tej układanki. Co do tego nie ma wątpliwości, dlatego dzisiaj decyzją sądu przedłużony zostaje dla niego areszt. Sprzeciwia się temu jego obrońca. Zaznacza, że by podjąć taką decyzję, prokuratura powinna mieć mocne dowody świadczące o winie, a według niego takich nie ma, a sprawa ma charakter jedynie poszlakowy. Od decyzji o przedłużeniu aresztu mijają 4 dni i nadchodzi 26 lutego. Dzisiaj w godzinach wieczornych, po raz kolejny nad brzegiem Warty, w miejscu, w którym rzekomo miało dojść do wpadnięcia Ewy do rzeki, odbywa się kolejny już eksperyment procesowy. Na miejscu jest także Adam, jednak nie bierze w nim udziału, a jedynie w towarzystwie antyterrorystów przygląda się wszystkiemu z boku i podaje policji niezbędne szczegóły. Co ciekawe, jak szybko zauważają obserwatorzy, wydarzenia z nocy z 22 na 23 listopada odgrywają pozoranci, ale tym razem akcja dzieje się w zupełnie innym miejscu niż ostatnio, bo na ulicy Ewangelickiej, co wskazuje na to, że najwidoczniej Adam zmienił swoje wyjaśnienia. Widać, że w sprawie ciągle coś się dzieje, bo kolejny eksperyment procesowy odbywa się już 17 marca. Adam po raz kolejny występuje tylko w roli osoby przyglądającej się, ale co ciekawe, tym razem główną rolę odgrywa kobieta. Media natychmiast odkrywają, o co chodzi. Kobieta jest świadkiem w sprawie, a konkretniej jest to bliska koleżanka zarówno Adama, jak i Ewy. Okazuje się, że tuż po zaginięciu swojej koleżanki, gdy tylko dowiedziała się, że Ewy nie ma i że Adam ma luki w pamięci, zabrała go na spacer, aby w ten sposób pomóc mu przypomnieć sobie wszelkie fakty i wydarzenia, które najwyraźniej zatarł alkohol. Teraz to, co wtedy przekazał jej Adam, jest istotne dla śledztwa. Dzisiejszy eksperyment zaczyna się na ulicy Wrocławskiej pod klubem Mikstura, a następnie policja, Adam i świadek przechodzą ulicami w kierunku Placu Bernardyńskiego, skręcają w ulicę Jaskółczą, a następnie idą na ulicę Mostową i Kazimierza Wielkiego. Celem okazuje się być apartamentowiec przy lewej stronie Warty. Prokuratura niestety odmawia dziennikarzom jakichkolwiek komentarzy i dzisiejsze wydarzenie nie jest do końca jasne. Pełnomocnik państwa Tylman przekazuje jednak, że te działania nie mają dużego znaczenia dla sprawy. Także teraz nieco bardziej jasne staje się, dlaczego wcześniej tak bardzo zaangażowany w sprawę detektyw, który organizował konferencję za konferencją, teraz milczy. Przyznaję, że podczas jednego z przesłuchań w sprawie Radosława B. prokuratura narzuciła na niego zakaz komentowania sprawy Ewy, ale teraz, gdy nadchodzi 22 marca, przerywa milczenie i to z hukiem. Znowu organizuje konferencję prasową, podczas której wcale jednak nie skupia się na Ewie ani nowych faktach, a zarzuca policji działania przeciwko niemu.
Według detektywa zarówno prokuratura, jak i policja sabotują go, manipulują dowodami czy układają swoją nieistniejącą wersję wydarzeń, by tylko go pogrążyć. Znowu odbiór tego wystąpienia w wielu budzi niesmak, bo wydaje się, że w ogóle nie chodzi już o Ewę, jej bliskich i wyjaśnienie sprawy. Zresztą jej brat sam przyznaje niedługo później, że zatrudnienie najsłynniejszego biura detektywistycznego w Polsce było ogromnym błędem, które wprowadziło do sprawy więcej niejasności, niedomówień i spekulacji. To działania detektywa w dużym stopniu przyczyniły się do powstawania coraz to nowych, przedziwnych teorii. Tak naprawdę ten cały szum nie przyniósł niczego dobrego. Wprowadził tylko chaos i poniekąd zbudował mur między śledczymi, a szukającą desperacko prawdy rodziną. Jest 7 kwietnia 2016 roku, kiedy znowu media obiega sensacyjna wiadomość. W Warcie we Wronkach, około 50 km od Poznania, ujawnione zostało ciało młodej kobiety. Na miejsce zostaje wezwana policja, straż pożarna oraz pracownicy prokuratury. Oprócz nich, a może nawet i wcześniej niż oni, na miejscu zjawiają się dziennikarze. Prawie każdy z nich wyposażony jest w aparat z długim obiektywem i wszyscy skupieni są na czerwonym parawanie, za którym ukryte jest ciało. Jeden z obecnych na miejscu fotografów robi zdjęcie, które nigdy nie powinno powstać. Wieczorem za parawanem świeciło się światło i niestety, ale właśnie to mocne światło w połączeniu z częściowo przejrzystym materiałem parawanu sprawiło, że widać było znacznie więcej niż powinno. Jeden z fotografów uchwycił makabryczny pokaz cieni i to jak dwóch pracowników służb przenosi bezwładne ciało z uniesionymi do góry rękami. Zdjęcie natychmiast zostaje sprzedane i opublikowane przez większość portali. Znowu wybucha dyskusja. Ludzie w sieci analizują fotografie. Porównują, czy widoczny cień włosów i ich długość pasują do Ewy. Nikt nie zwraca uwagi na to, że takie zdjęcie nie powinno w ogóle krążyć w sieci. Że przecież mogą zobaczyć je bliscy ofiary, którym ten widok złamie serce. Od razu pada też pytanie, czy to poszukiwana od listopada 26-latka. Ale nadzieja na rozwiązanie zagadki szybko jednak gaśnie, bo okazuje się, że i to ciało nie należy do Ewy, ale do innej poznańskiej studentki. Nie zmienia to jednak faktu, że okropna fotografia ujrzała światło dzienne. Do dzisiaj kojarzona jest też ze sprawą Ewy i nadal gdzieniegdzie widnieje podpis, że to ona. Wydaje się, że zaginięcie Ewy otworzyło puszkę Pandory. Wzmożone prace na rzece i zwiększona czujność sprawia, że inne rodziny, które także czekają na swoich bliskich, doczekują się rozwiązania. Wciąż nie mogą się go jednak doczekać państwo Tylman. 18 maja, czyli po pół roku od zaginięcia 26-latki, znowu znalezione zostaje ciało. Rozczłonkowane i zapakowane w dwa worki na śmieci. Okazuje się, że i tym razem nie jest to poszukiwana Ewa, a jest to ciało mężczyzny, którego rękę znaleziono na początku zaginięcia. Znowu pojawiają się pytania, jak to jest, że przez miesiące prac ujawniono tyle ciał, a Ewy ciągle nie ma. Każdy sygnał, że coś znaleziono, to chwile rozrywające serca bliskich. Ten koszmar musi się wreszcie skończyć, bez względu na to, jaki będzie finał. W tym samym czasie Adam nadal przebywa w areszcie i nie zanosi się na to, aby miało się to zmienić. Gdy nadchodzi 26 maja i pierwszy dzień matki, w którym Ewa nie dzwoni do pani Renaty, po raz kolejny prowadzone są działania w centrum Poznania. Znowu bierze w nich udział Adam, który jednak większość czasu siedzi w wozie policyjnym i wychodzi tylko na chwilę. Raz staje obok pozorantki, która odgrywa rolę Ewy. Adam ubrany jest dokładnie tak samo jak w noc zaginięcia. Ma taką samą niebieską kurtkę, nawet przewieszoną przez ramię torbę, jak na nagraniach z monitoringu. Czasami zakłada kaptur, czasami idzie bez niego i dla osoby z boku cała akcja może wydawać się dziwna i niezrozumiała. Ale wnikliwe oko dostrzeże,
że jest to niejako odtworzenie sytuacji, jakie zarejestrowały nagrania z kamer monitoringu. Specjaliści zebrani na miejscu przechadzają się ulicami, którymi poruszała się Ewa i Adam. Notują coś, zaznaczają kredą i mierzą. Dziennikarze dowiadują się, że są to badania porównawcze do specjalistycznych badań antropologicznych. Nie da się nie dostrzec tego, że w tej sprawie chyba ważny jest detal i być może to właśnie jakiś drobny, z pozoru nieistotny szczegół pozwoli wyjaśnić zagadkę tego zniknięcia. Także teraz, w maju, po pół roku walki o dostęp do akt sprawy, prokuratura wreszcie pozwala pełnomocnikowi rodziny państwa Tillman zapoznać się ze wszystkimi zebranymi w sprawie dowodami. Zapoznanie to jest jednak utrudnione, bo może odbywać się tylko w formie elektronicznej po zalogowaniu się do systemu i tylko i wyłącznie w siedzibie prokuratury. W dodatku okazuje się, że brakuje kilku istotnych dla sprawy nagrań z monitoringu, co dziwi rodzinę. Przecież to monitoring jest kluczem do rozwiązania. Do rozwiązania, które chyba nawet nie jest blisko, bo okazuje się, że prokuratura tak naprawdę nie dysponuje żadnymi twardymi dowodami na to, że Adam pozbawił Ewę życia. Jedynymi dowodami, za sprawą których Adam do tej pory jest w areszcie, są jego początkowe wyjaśnienia, które zmienił, i zeznania policjantów, o których mówi się już od jakiegoś czasu. Bo na jaw wychodzi, że Adam na komendzie podobno wyznał policjantom, co się wydarzyło. Jak twierdzi jeden z nich, Adam powiedział, że Ewa chciała iść w stronę inną niż powinni. Chwilę się szarpali, a koleżanka wyrywała się. Byli wtedy przy rzece, przy barierkach i w pewnym momencie być może Adam przez przypadek popchnął Ewę, w wyniku czego wypadła za barierki i stoczyła się ze skarpy w stronę koryta rzeki. Adam podbiegł do niej i zobaczył, że dziewczyna jest nieprzytomna. Spanikował i zaciągnął ją do wody. To właśnie te słowa sprawiają, że Adam wciąż jest za kratami, ale jednocześnie jest to tylko słowo przeciwko słowu, bo ta rozmowa nie została ani zaprotokołowana, ani nagrana. Jedynie po fakcie policjant sporządził notatkę służbową. Adam natomiast twierdzi, że nic takiego nie miało miejsca i absolutnie nie przyznaje się do tych słów. Jest 25 lipca 2016 roku. Ewy nie ma już od 8 miesięcy, kiedy służby otrzymują powiadomienie, że w Czerwonaku, w Warcie, ujawnione zostało ciało kolejnej kobiety. Po przybyciu na miejsce, eksperci zabezpieczają miejsce odnalezienia zwłok, które zostają zabrane na sekcję. W mediach ponownie rozpętuje się burza i piętrzą się pytania, czy to znowu ciało przypadkowej osoby i kolejny fałszywy alarm? Wielu już nawet nie dowierza, że Ewa w ogóle znalazła się w Warcie. Informacja o tym odkryciu z początku wydaje się być jedną z wielu już podobnych, ale jeszcze tego samego dnia wszystkie media w kraju zaczynają przyglądać się sprawie intensywniej. Łukasz Biela, wiceszef poznańskiej prokuratury, w oficjalnym komunikacie przyznaje, że identyfikacja jest teraz niemożliwa ze względu na daleko posunięty rozkład, ale że jest coś, co pozwala sądzić, że sprawa zaginięcia Ewy zmierza do końca. Odzież denatki pasuje do ubioru, jaki miała na sobie dziewczyna w noc zaginięcia. To jednak nie wszystko. Wiceszef przekazuje, że przy zmarłej odnaleziono kartę bankomatową wydaną na dane Ewy. Te informacje sprawiają, że wszyscy wstrzymują oddech. Czyżby był to koniec? Czy prokuratura miała rację? Czy może jednak lepiej poczekać na badania, które przyniosą stuprocentową pewność? Zanim to jednak nadejdzie, wokół ponownie żywej sprawy zaginięcia Ewy robi się głośno i to nie tylko ze względu na odnalezienie ciała. O sobie przypomina po raz kolejny kontrowersyjny detektyw, który od policji domaga się aż 2 milionów złotych odszkodowania za straty związane z nadszarpnięciem dobrego imienia jego biura. To jednak nie wszystko, bo media obiega szokująca wieść. Okazuje się, że policja zabezpieczyła telefony komórkowe dwóch pracowników zakładu pogrzebowego, który zabrał znalezione w wodzie ciało. Telefon zabrano też mężczyźnie, który przez przypadek natrafił na zwłoki.
Wszystkie te osoby dopuściły się czegoś bulwersującego. Robiły zdjęcia zmarłej, w tym jeden z pracowników zakładu zrobił sobie nawet tak zwane selfie. Mężczyzna, który ciało odnalazł, podobno nawet proponował dziennikarzom sprzedaż zdjęć oraz filmów, które zrobił zanim przyjechały wezwane przez niego służby. W tym procederze miał wspierać go także jego pracodawca, który uznał sprzedaż zdjęć związanych z głośnym na cały kraj zaginięciem za całkiem dobry interes. Prokuratura nosi się teraz z zamiarem postawienia zarzutów pracownikom zakładu pogrzebowego, między innymi znieważenia zwłok, a dwóm pozostałym mężczyznom stawia dodatkowo zarzut utrudniania śledztwa. To, co zrobili, wskazuje nie tylko na kompletne zepsucie, ale też na brak empatii. Śmierć Ewy dla wielu to sensacja, chwytliwy temat, który można łatwo sprzedać, a nie ogromna tragedia utraconego przedwcześnie życia. Gdy mija zaledwie tydzień i nadchodzi 1 sierpnia, kraj obiega informacja, na którą czekano tak wiele miesięcy. Ciało, które znaleziono w Czerwonaku, z całą pewnością należy do Ewy. Na inne badania, takie jak toksykologia, niestety należy poczekać jeszcze kilka tygodni. Potrzebne będą też bardziej szczegółowe ekspertyzy, bo teraz nie udało się ustalić, jaka była przyczyna śmierci Ewy. 5 dni później, 6 sierpnia 2016 roku w Koninie, rodzinnym mieście Ewy, w którym urodziła się, dorastała i żyła 25 lat swojego życia, odbywa się jej ostatnia droga. Nikt jednak nie potrafi pogodzić się z prawdą i tym, że Ewy już nie ma. Nikt wciąż też nie wie i nie rozumie, jak i dlaczego do tego doszło. Na uroczystości żałobnej pojawia się mnóstwo ludzi. Nie tylko jest tu rodzina i przyjaciele, są tu też mieszkańcy Konina, zupełnie obcy ludzie wstrząśnięci tragedią. Jest też sam Krzysztof Rutkowski. Jedno jest jednak pewne. Wiadomo, że Ewa już nie wróci, ale wciąż nie wiadomo dlaczego i kto jest za to odpowiedzialny. Wszyscy czekają teraz na proces, który ruszyć ma wraz z początkiem roku 2017. Adam będzie oczekiwał na proces w areszcie i nie zanosi się, by miał szansę odpowiadać z wolnej stopy. Najważniejsze jest, by zebrać pełen materiał dowodowy i rozstrzygnąć, czy kolega Ewy jest winny jej śmierci, czy może wszystko to, co się wydarzyło, to jeden wielki, nieszczęśliwy wypadek. Ważny jest każdy detal, a problem jest taki, że w tej sprawie brakuje nie tylko detali, ale też kluczowych elementów. Między innymi nadal nieznana jest przyczyna śmierci dziewczyny. Specjalistom nie udało się tego ustalić ze względu na znaczny rozkład ciała, chociaż pojawiły się przesłanki, że Ewa w momencie, w którym znalazła się w wodzie, jeszcze żyła. Te tezę potwierdzają między innymi badania płuc i nerek, które zawierały glony. Jednak próbek było zbyt mało, a reszta materiału nie nadawała się już do badań. Z tego też powodu specjaliści są powściągliwi, jeżeli chodzi o wydanie jednoznacznej opinii, a przyczyna śmierci Ewy pozostaje tajemnicą. Z tego też powodu rodzina domaga się od prokuratury, aby ta powierzyła zbadanie przyczyny śmierci Ewy ekspertom z Krakowa. Ci mają bardzo dobrą opinię w świecie kryminalistyki i znani są z tego, że doskonale radzą sobie także z tymi trudnymi przypadkami. Nie wiadomo, czy prośba rodziny zostanie spełniona, bo w momencie, w którym w zasadzie za chwilę ma ruszyć proces, wydatki przeznaczone na wszystkie badania, ekspertyzy i analizy wyniosły już ponad 350 tysięcy złotych, co czyni już śledztwo niesłychanie drogim. Czy zatem prokuratura już teraz dysponuje pełną gamą dowodów, poszlak i wniosków, które pozwolą społeczeństwu poznać prawdę? Czy może wcale nie, ale ze względów finansowych będzie wstrzymywać się przed kolejnymi wydatkami? Jest 3 stycznia 2017 roku. Właśnie dzisiaj, 13 miesięcy po tragedii, ma rozpocząć się poszlakowy proces Adama. Proces, o którym mówi się już od dawna i mówi się, że będzie budził równie duże zainteresowanie, co samo zaginięcie Ewy. Na ten rok zaplanowano aż 11 rozpraw, a sam proces będzie toczył się w największej sali poznańskiego sądu pod czujnym okiem licznych dziennikarzy i zainteresowanych,
którzy, aby dostać się na salę sądową jako widz, musieli uzyskać od sądu specjalną przepustkę. Przepustki rozeszły się w ekspresowym tempie i wszystko wskazuje na to, że na sali będzie komplet. Sąd zgodził się również na rejestrację dźwięku i obrazu. Nie wyraził natomiast zgody na transmisję na żywo, o którą poprosiło kilka stacji telewizyjnych. Są tu więc liczne kamery i mikrofony. Wszystko będzie rejestrowane, a oczy każdego zwrócone są na Adama, na którym ciąży ogromna presja. Mężczyzna, gdy tylko wchodzi na salę i otrzymuje głos, mówi stanowcze: nie zabiłem Ewy Tylman. Prokuratura jest jednak innego zdania, a z odczytanego aktu oskarżenia wyłania się teoria, która jest prawdopodobna i jak najbardziej możliwa, jednak jak się okaże w trakcie procesu, trudna do obronienia. Według poznańskiej prokuratury Adam i Ewa w nocy z niedzieli na poniedziałek, gdy wracali w stronę domu ze spotkania integracyjnego, znaleźli się nad brzegiem Warty. Tam doszło między nimi do sprzeczki. Ewa najprawdopodobniej wystraszyła się Adama, który szarpał ją, był agresywny i chciał wymusić na koleżance zbliżenie. Ewa w trakcie awantury strulała się ze skarpy i straciła przytomność, a Adam, który zaczął obawiać się konsekwencji, bezdusznie wrzucił 26-latkę do rzeki i patrzył, jak porywa ją nurt. To właśnie taki, zdaniem prokuratury, był przebieg wydarzeń i motyw kolegi. Już teraz wiadome jest, że prokuratura będzie chciała postawić na swoim, ale jak się okazuje, w sprawie wciąż jest wiele niejasności, zawiłości i faktów, które przeczą teorii prokuratury i niekiedy wykluczają siebie nawzajem. Dodatkowo okazuje się, że Adam, który nie chce składać wyjaśnień i korzysta ze swojego prawa do milczenia, ma za to dużo do powiedzenia w kwestii zachowania policji i prokuratury. Jego osoba od początku jest kontrowersyjna i mało wiarygodna, bo Adam wielokrotnie zmieniał swoje zeznania, a wręcz można było odnieść wrażenie, że niekiedy sam nie wie, o czym mówi. Na jaw wychodzi, że wiele razy na przykład mylił strony Warty i nie wiedział dokładnie, gdzie Ewa wpadła do wody. Innym razem twierdził, że w ogóle nie wie, co się wydarzyło, bo nie pamięta nic z tamtej nocy. Sędzia, by podkreślić, jak bardzo wszystko jest niejasne, szczególnie w kontekście tego, że Adam teraz do niczego się nie przyznaje, przytacza jego jedne z pierwszych wyjaśnień. Ona była pijana, zataczała się. Ja też byłem pijany, ale jak jestem pijany, to się nie zataczam. Ewa poprosiła, żebym zadzwonił do jej chłopaka. Myliły mi się klawisze, nikt nie odbierał. Nie wziąłem taksówki, nie miałem pieniędzy. Przytulałem ją, mogłam myśleć, że ją zgwałcę. Wyrwała mi się i zaczęła biec w kierunku Warty. Do brzegu rzeki było jakieś 20-30 metrów. Biegłem za nią, krzyczałem: Ewa, Ewa, kurwa, Ewa. Teren był oświetlony. Zauważyłem, że Ewa wpadła do rzeki. Nie podbiegłem do rzeki, nie próbowałem jej pomóc. Stałem parę sekund i patrzyłem w kierunku Ewy Tylman, która płynęła z nurtem. Uciekłem, spanikowałem. Nie próbowałem wołać o pomoc, nie dzwoniłem na policję, straż. Spanikowałem. Nigdy wcześniej nie byłem w takiej sytuacji. Nie wiem, dlaczego tak się zachowałem. Nie popchnąłem Ewy do wody. Później poszedłem w stronę domu. Dzwoniłem do siostry i mojego chłopaka. Nie mówiłem im, co się stało. W trakcie rozprawy odtworzone zostaje także nagranie z eksperymentu procesowego, tego, który miał miejsce w środku dnia 2 grudnia i który wzbudził tak wiele emocji. Dopiero teraz dokładnie można poznać to, co mówił wtedy Adam. Z materiału dowiadujemy się, że Adam podobno nie wiedział, gdzie mieszka Ewa. Wiedział to tylko orientacyjnie, ale że razem kierowali się w stronę ronda Rataje. Na nagraniu widać, jak Adam idzie, podtrzymując pozorantkę obok przystanku Most Świętego Rocha, gdy nagle odgrywająca rolę Ewy kobieta wyrywa się z uścisku i zaczyna po schodach zbiegać na nadwarciańską łąkę. Adam rusza za nią i razem biegną w stronę brzegu. Następnie pozorantka kładzie się nad brzegiem Warty i w tym momencie oskarżony mówi: Ewa wleciała do wody. Albo się poślizgnęła, albo potknęła. Płynęła z nurtem rzeki. Następnie oskarżony opisuje swoje emocje w tamtym momencie.
Mówi, że jest zaskoczony i zszokowany tym, co widzi, po czym po prostu ucieka. Teraz jednak już przed sądem Adam wszystkiemu zaprzecza i nie podtrzymuje swoich początkowych wyjaśnień. Oznajmia, że do wszystkich tych słów zmusiła go policja i że wiele rzeczy w tamtym czasie robił i mówił pod wpływem ogromnego stresu i nacisku ze strony funkcjonariuszy. Kwituje to zresztą słowami: zostałem wplątany w sprawę, której nie popełniłem. Jak się teraz okazuje, Adam tuż po zaginięciu mieszkał przez kilka dni w specjalnym mieszkaniu, w którym miał być pod ochroną. Bał się o swoje życie, w tym przede wszystkim bał się pracowników biura detektywistycznego. Jak twierdzi Adam, wystąpił z prośbą o ochronę, która została mu przyznana, ale jak się potem okazało, nie po to, by faktycznie go chronić, ale po to, by nieustannie wypytywać go o feralny wieczór, zmuszać do przypominania sobie faktów, których nie pamiętał. Adam ma ogromne pretensje do służb. Zdradza, że funkcjonariusze nie traktowali go poważnie, że śmiali się z jego orientacji i obrażali go, używając słów uznawanych za wulgarne. Przytacza nawet sytuację, gdzie, jak twierdzi, śledczy zrzucili go z krzesła podczas przesłuchania, kazali rozebrać się do naga i sugerowali, że ma się przyznać albo pogrążą jego najbliższych. Adam miał być też straszony tym, że nie wytrzyma w więzieniu zbyt długo i że z pewnością zakończy tam swój żywot, bo jest za słaby, aby znieść presję, więzienne życie i współwięźniów, którzy nie mają litości dla takich jak on. To, co mówi chłopak, budzi ogromne emocje. Czy to prawda? Czy rzeczywiście ktoś próbował go upodlić i złamać w tak obrzydliwy sposób? Czy może jest to linia obrony oskarżonego? Wyjaśnić wszystko mają zeznania policjantów, których notatka służbowa została potraktowana przez prokuratora jako najważniejszy dowód w sprawie, chociaż w gruncie rzeczy tak być nie powinno. To właśnie między innymi doświadczonemu policjantowi z 20-letnim stażem pracy z pionu kryminalnego poznańskiej policji Adam miał spontanicznie przyznać się do tego, że wrzucił Ewę do rzeki. Jeden z zeznających policjantów podkreśla, że nie tylko takie przyznanie się do winy padło z ust Adama, ale też, że cała rozmowa była autentyczna, poparta gestykulacją, wszystko było spójne i płynnie przekazane. Policjant w sądzie zeznaje też, że wszystko doskonale pamięta, bo sam był wstrząśnięty. Najbardziej zapamiętał słowa, które Adam wypowiedział po tym, jak opowiedział, że zaciągnął nieprzytomną koleżankę do wody. Kiedy zacząłem ją ciągnąć, to zdziwiłem się, jaka była ciężka. Te słowa według zeznającego policjanta są potwierdzeniem tego, że Adam nie kłamał i jego pierwsze, spontaniczne przyznanie się do winy było tym szczerym i prawdziwym. Jego mowa ciała i ton głosu wyglądały dla doświadczonego śledczego jak zrzucenie z siebie ciężaru, poczucia winy, jakie gnębiło tego zwykłego młodego człowieka. Przed sądem te słowa potwierdza jeszcze dwoje innych funkcjonariuszy, policjantka i policjant, i oni zaznaczają, że wyznanie Adama miało miejsce i było wiarygodne. Ale później dzieje się coś dziwnego. Cała trójka zaczyna gubić się w szczegółach i dalsza część ich zeznań nie jest już tak spójna, wręcz różni się i to w bardzo istotnych kwestiach. Bo według jednego policjanta Adam, wyznając co zrobił, płakał. Drugi twierdzi, że nie płakał wcale i był spokojny, a trzeci świadek nie może sobie przypomnieć. Niejasne jest też, dlaczego policjanci nie zaprotokołowali wyjaśnień Adama i, jak teraz tłumaczą, uznali, że wcale nie musieli tego robić, co jest przecież niezrozumiałe. Mowa o przyznaniu się do winy, o udziale w czyjejś śmierci. Jeżeli więc ta spontaniczna wypowiedź chłopaka miała miejsce, a na dodatek była prawdziwa, to dlaczego doświadczeni policjanci postąpili tak nieprofesjonalnie? Dlaczego nie spisali tak ważnych słów? Dlatego też, mimo że przed sądem stają mundurowi z wieloletnim stażem pracy, to ich zeznania brane są pod uwagę, ale z dużą dozą ostrożności i niepewności. Policjanci zaprzeczają też temu, co wcześniej mówił Adam, i zarzekają się, że podczas przesłuchań nie było żadnej przemocy ani wymuszania przyznania się do winy. To, czy faktycznie tak było, na prośbę Adama bada równolegle prokuratura we Wschowie, gdzie chłopak skierował swoje oskarżenia wobec policjantów.
Gdy proces trwa, nagle dzieje się coś dziwnego. Okazuje się, że w sądzie rozdzwaniają się telefony. Dzwonią pracownicy innych sądów, a nawet osoby prywatne. Informują, że w niektórych telewizjach transmitowany jest cały proces, mimo że nie było takiej zgody. Mało tego. Okazuje się, że nieumiejętnie nałożona została cenzura, przez co cała Polska usłyszała pełne dane oskarżonego, w tym nawet jego adres, imiona i nazwiska jego pierwszej dziewczyny czy partnera, niektórych świadków, a nawet rzekomo zastraszających go policjantów. Szybko wychodzi na jaw, że niektóre stacje postanowiły obejść zakaz transmisji na żywo i zrobiły retransmisję, ale z kilkuminutowym opóźnieniem. Nie zachowały też ostrożności i upubliczniły wrażliwe dane. Sąd nie może jednak wiele zrobić. Osoby, których dane zostały bezprawnie ujawnione, mogą dochodzić swoich praw na drodze cywilnej. Jednak w związku z brakiem ostrożności ze strony mediów, sąd decyduje, że kolejne retransmisje publikowane będą mogły być dopiero po zakończeniu rozprawy. Nie da się ukryć, że proces od początku budzi emocje, ale i pewnego rodzaju rozczarowanie. Wychodzące na jaw nowe fakty wprowadzają tylko chaos. Wbrew temu, co wielu myślało, wcale nie ma monitoringu, który zarejestrował tragedię. Nie ma świadków, nie ma przyznania się do winy. Na chwilę obecną główne dowody to słowo przeciwko słowu. W tym słowo, które powinno być zapisane i udokumentowane, z jakiegoś powodu nie zostało. A to początek wątpliwości. Kolejne przynosi przytoczony w akcie oskarżenia eksperyment procesowy, w którym udział brali pozoranci i to właśnie o nim mówi się teraz najwięcej. Okazuje się, że w warunkach podobnych do tych, które panowały w nocy 23 listopada, do rzeki zaciągany i wrzucany był manekin o gabarytach przybliżonych do budowy ciała, wzrostu i wagi Ewy. Dzięki badaniom i nagraniom z monitoringu, biegli obliczyli też, że jeżeli faktycznie Adam popełnił zbrodnię, to miał na jej dokonanie zaledwie 5 minut. Warto przypomnieć, że był pijany, była noc, było ciemno, mokro i zimno. I mimo, że biorący udział w eksperymencie pozoranci byli trzeźwi, to nie byli w stanie zmieścić się w czasie, w którym Adam rzekomo dokonał zbrodni. Najlepszy uzyskany wynik to 7 minut, a więc o 2 minuty więcej niż skrupulatnie wyliczone okienko czasowe. Pytanie: czy pijanemu Adamowi udałoby się pozbawić życia i pozbyć się ciała koleżanki w 5 minut? Czy chłopak jego postury, bardzo szczupły, nieumięśniony, dałby radę przeciągnąć bezwładne ciało swojej przyjaciółki, a wcześniej przynajmniej pozbawić ją przytomności? Jest jednak aspekt, który może tłumaczyć ten przypływ sił. Badania toksykologiczne wykazały, że Adam przed zatrzymaniem zażywał amfetaminę. Nie ma jednak dowodu na to, że sięgnął po środki odurzające także w noc tragedii. Jak sugeruje prokuratura, mogło tak być i może one dały mu siłę, przypływ energii i adrenaliny, której brakowało pozorantom, ale wciąż jest to tylko spekulacja. Co bardzo ciekawe, wątpliwościom poddawana jest także deklarowana orientacja Adama, chociaż chłopak nigdy się z nią nie krył i sam określał się jako osoba homoseksualna. Mimo wszystko pod lupę brane jest, czy aby faktycznie zainteresowanie Adama koncentrowało się tylko i wyłącznie na mężczyznach. W związku z tym przytoczony zostaje fragment rozmowy pomiędzy Adamem i Ewą, w której ten wyznaje, że jest biseksualny. W sądzie ujawnione zostaje też, że Adam miał kiedyś dziewczynę, a nawet w kilku przypadkach doszło do zbliżenia z płcią przeciwną. Jednak seksuolog, który badał Adama, wydał opinię, że orientacja oskarżonego jest w pełni ukształtowana i że mężczyzna odczuwa pociąg tylko do mężczyzn. Dlaczego akurat ta intymna kwestia jest tak omawiana? Bo okazuje się, że opinie i ustalenia przeczą motywowi, jaki zaprezentowała prokuratura. Zdaniem strony oskarżającej, Adam był zainteresowany koleżanką i chciał wykorzystać Ewę, dlatego właśnie doszło pomiędzy nimi do sprzeczki. Ale dodatkowo, na sali sądowej przedstawiona zostaje opinia biegłego psychiatry, która przeczy temu, by Adam był osobą agresywną, wybuchową, czy że nienawidzi kobiet lub że żywi do nich urazę. Wręcz przeciwnie,
Oskarżony nie przejawia żadnych oznak, które wskazywałyby na to, że jest osobą zaburzoną czy skłonną do konfabulacji. Znowu wszystko jest niejasne i trudno oprzeć się wrażeniu, że narracja prokuratury nie ma żadnych mocnych podstaw. I chociaż ta pierwsza rozprawa mija i ujawnionych zostało tak wiele szczegółów, to wciąż nic nie wiadomo i nie wyłania się, tak jak myślano, że będzie, żaden klarowny obraz prawdopodobnych wydarzeń. Jest 17 stycznia i kolejna rozprawa. Dzisiaj wypowiada się siostra Adama, z którą oskarżony mieszkał, gdy zniknęła Ewa. Kobieta wspomina, że jej brat telefonował do niej feralnej nocy, a jego głos wydawał się być zmartwiony. Adam podobno zgubił się i prosił siostrę o to, by pomogła mu wrócić do domu. Było to jednak dla niej nieco dziwne, bo Adam, choć nie mieszkał w Poznaniu długo, to jednak nigdy wcześniej nie miał problemów, żeby trafić do mieszkania. Kobieta telefonicznie uspokajała swojego brata i próbowała mu pomóc, co w końcu jej się udało. Miało to miejsce podczas ich rozmowy o 3:55. Adam znajdował się wtedy nieopodal stacji Lotos, obok Akademii Wychowania Fizycznego. Kolejny raz zadzwonił do siostry o 4:20 i znajdował się wtedy 2,5 kilometra dalej, przy ulicy Kurnickiej. Planował, że wsiądzie tam w nocny tramwaj i wróci w końcu do domu. Dopiero o 5:13 Adam zadzwonił do siostry po raz trzeci, ale po to, by poinformować ją, że jest już pod blokiem, co było prawdą, bo zadzwonił domofonem i chwilę później wszedł do mieszkania. Następnego dnia nie pamiętał żadnych z rozmów, ani tych telefonicznych, ani tej, którą przeprowadzili już w domu. Jak zeznaje siostra, jej brat miał luki w pamięci i nawet kiedy próbowała mu pomóc cokolwiek sobie przypomnieć, to chłopak, choć bardzo się starał, miał w głowie tylko pustkę. Siostra zeznaje też, że kiedy okazało się, że Ewa nie wróciła do domu i że jest osobą zaginioną i że to on widział koleżankę jako ostatni, Adam popadł w rozpacz. Był zdenerwowany, płakał, miał koszmary, podczas których krzyczał, że nic nie zrobił Ewie. Nie potrafił odnaleźć się w tej trudnej i niezrozumiałej dla siebie sytuacji. Sprawiał wrażenie osoby zagubionej, a jego emocje były trudne do opanowania. Zdaniem siostry nie udawał, a faktycznie znalazł się nad życiową przepaścią, w sytuacji, która po prostu go przerosła. Siostra o bracie mówi w samych dobrych słowach. Uważa go za osobę dobrą, pomocną i życzliwą, niezdolną do tego, by zrobić komuś krzywdę. Gdy wspomina, co mówił jej brat tuż po zaginięciu, przypomina sobie, jak opowiadał, że oboje z Ewą przewrócili się na chodnik i że po tym nie pamięta już nic. Pozostałe dwie siostry oraz szwagier potwierdzają, że Adam bardzo wszystko przeżywał, płakał, prosił o pomoc. Pytał nawet męża siostry o kontakt do jego znajomej, która jest prawnikiem. Chciał mieć wsparcie, gdyby ktoś chciał mu coś zarzucić. Sąd próbuje poznać, jaki jest Adam nie tylko na co dzień, ale też po alkoholu. Gdy zadaje takie pytanie szwagrowi, ten odpowiada, że nie jest to osoba skłonna do agresji, także gdy jest pod wpływem. Wręcz przeciwnie, gdy Adam napije się, zachowuje się zabawnie, jest wesoły, staje się też bardziej otwarty. Zdarzało się, że opowiadał nowo poznanym przypadkowym ludziom, że jest gejem, a później tego nawet nie pamiętał. Okazuje się więc, że Adam po alkoholu miewał już luki w pamięci i że zasłanianie się niepamięcią nie do końca musi być linią obrony. Podobnie do reszty zeznaje partner Adama, z którym chłopak tworzył związek i z którym planował przyszłość. Dominik opowiada, że Adam kontaktował się z nim w nocy z 22 na 23 listopada, co ma też potwierdzenie w billingach. Były to głównie wiadomości tekstowe, takie jak „kocham cię kotek”, „jestem już pijany”, czy takie, w których mówi partnerowi, że się zgubił. On również potwierdza, że Adam to osoba spokojna, przyjazna i że nigdy nie był agresywny. Dzisiaj zeznaje także chłopak Ewy. Mężczyzna ze względu na rodzaj wykonywanej pracy pojawia się w sądzie w kominiarce, tak by ukryć swoją tożsamość. Opowiada o tym, że Ewa faktycznie lubiła imprezować i że często chodziła na imprezy sama. W
Wspomina, że miała głowę mocniejszą od niego, ale zaznacza też, że jego zdaniem na nagraniach zachowywała się dziwnie i w takim stanie jeszcze nigdy nie widział swojej partnerki. Według niego Ewa musiała być chyba kompletnie pijana, bo pomimo, że wiele razy wspólnie imprezowali, to taki stan przytrafił jej się chyba po raz pierwszy i ewidentnie straciła kontrolę. Partner zmarłej dziewczyny powtarza przed sądem to, co już wcześniej mówione było w mediach. Grał do późnych godzin nocnych na komputerze, później poszedł spać, a kiedy rano się obudził, Ewy nie było w domu. Uznał, że nocowała u koleżanki i był zawiedziony i zły, że jego dziewczyna zachowała się tak nieodpowiedzialnie. Kompletnie nie myślał, że stało się coś złego. Wspomina, że w nocy nie odpowiadała już na jego telefony ani nie odpisała na żadnego SMS-a, a telefon później był wyłączony. W pewnym momencie głos zabiera ojciec Ewy i publicznie pyta Adama wprost. Dlaczego nie odebrał jego córki? Że przecież tak powinien zachować się prawdziwy, odpowiedzialny partner. Ale świadek nie daje zbić się z tropu, mimo wyczuwalnej w głosie ojca pretensji. Sucho odpowiada, że Ewa była dorosła i decydowała sama za siebie i że on nie był w stanie wpłynąć na jej decyzję. Dzwonił do niej jeszcze przed 12 i wtedy Ewa obiecała mu, że wróci do domu taksówką. Dlaczego tego nie zrobiła? Dlaczego do tak późnych godzin kręciła się jeszcze po mieście? Tego nie wie i nie był w stanie nic z tym zrobić. Przecież nawet nie odbierała od niego telefonu. Partner przed sądem wraca też do kwestii nieodebranego nocnego połączenia od nieznanego numeru. Wspomina, że oddzwonił na ten numer dopiero, gdy zaczął niepokoić się nieobecnością Ewy. Odebrał Adam. Powiedział, że nie wie, gdzie jest Ewa i niedługo później mężczyźni nawet spotkali się, żeby wszystko mu opowiedział. Adam pamięta, że kolega z pracy jego dziewczyny był bardzo nerwowy, zakłopotany i nie znał odpowiedzi na wiele pytań. Nie wiedział, gdzie byli, którędy szli i kiedy i w jakich okolicznościach się rozstali. Jeszcze podczas rozmowy telefonicznej miał powiedzieć, że Ewa wsiadła do autobusu, a później, kiedy rozmawiali już w cztery oczy, Adam zasłaniał się niepamięcią, bo podobno przewrócił się i uderzył w głowę, a poza tym tej nocy był tak samo pijany jak Ewa, a oboje zdecydowanie przesadzili. Partner przyznaje, że szukał Ewy na własną rękę i starał się nawet dotrzeć do pewnych dowodów, korzystając ze swoich kontaktów, a także legitymacji ABW. W poszukiwaniach wspierał go także jego kolega. Na kilka pytań odnośnie szczegółów nie chce jednak odpowiadać i zasłania się tajemnicą zawodową. Sprawa, tak jak zapowiadano, faktycznie wydaje się być trudna i skomplikowana, bo tak naprawdę nic nie jest w niej pewne. Z jednej strony nikt nie jest w stanie jasno wskazać winy oskarżonego. Z drugiej strony Adam nie sprawia wrażenia osoby wiarygodnej. Bardzo często zmieniał swoje zeznania już w trakcie śledztwa, czy zasłaniał się niepamięcią. Raz nieoficjalnie przyznał się do tego, że zepchnął Ewę, później, że wpadła sama w wyniku niefortunnych zbiegów okoliczności. Następnie do niczego się nie przyznał i jak twierdzi, wszystko co mówił było tym, co wymusili na nim policjanci. Jak więc było naprawdę? Która wersja jest prawdziwa i jak tego dowieść? Z drugiej strony obserwujący Adama zastanawiają się, czy naprawdę ten bardzo szczupły, przeciętny chłopak, który ma dobrą opinię wśród bliskich i rodziny, ale także który otrzymał pozytywną opinię ze strony biegłych psychiatrów, byłby w stanie grać w kotka i myszkę z prokuraturą, która przecież wytoczyła przeciwko niemu gruby kaliber i zleciła niezliczoną liczbę badań i ekspertyz. Czy jego zmienianie zeznań jest celowe i to forma wyrafinowanej gry? Czy może chłopak naprawdę nie wie, co się stało, bo ma luki w pamięci, albo wypiera z pamięci coś, co jest dla niego traumatyczne? Sprawa i proces zaczyna wyraźnie dzielić społeczeństwo. Wyłaniają się dwa obozy. Po jednej stronie stoją ludzie, którzy za grosz nie wierzą Adamowi i są przekonani, że doskonale wie, co stało się w listopadzie 2015 roku. Uważają, że w najlepszym wypadku dopuścił do śmierci Ewy, a może nawet sam do niej doprowadził. Inni z kolei nabierają ogromnych wątpliwości.
Dla wielu Adam jest kozłem ofiarnym, osobą, która została pociągnięta do odpowiedzialności pod naporem medialnego zainteresowania. Bo nie da się ukryć, że Adam został okrzyknięty mordercą prawie od razu, już podczas pierwszego eksperymentu procesowego, zaledwie kilka dni po zaginięciu Ewy. Już wtedy tłum ludzi wykrzykiwał do Adama pełne nienawiści słowa. I wygląda na to, że te bardzo mieszane uczucia to nie tylko zdanie części społeczeństwa. Także sąd ma szczególne wątpliwości, bo na koniec rozprawy oznajmia, że bardzo możliwe, że nastąpi zmiana kwalifikacji czynu na nieudzielenie pomocy. To szokuje prokuraturę, dla której oznacza to kompletne fiasko, ale jest to też szok dla rodziny Ewy, która w mediach wypowiada się o Adamie jako mordercy, który z zimną krwią prowadził ich córkę i siostrę na pewną śmierć. Sąd jednak swoje wątpliwości pokazuje bardzo dobitnie, bo gdy nadchodzi 20 lutego 2017 roku, uchyla areszt wobec Adama i na kolejnej rozprawie oskarżony odpowiadać będzie już z wolnej stopy. Jego wyjściu z aresztu towarzyszą dziennikarze i cała Polska. Wszyscy czekają na jakikolwiek komentarz ze strony Adama, ale ten nie ma zamiaru rozmawiać. Jest to poniekąd zrozumiałe. Każdy jego ruch, każde słowo będzie przecież analizowane i rozkładane na czynniki pierwsze. Wydaje się, że milczenie to sposób na uchronienie się przed osądem. Głos zabiera za to jego obrońca, który nie ukrywa zadowolenia z takiego obrotu sprawy i przekazuje mediom, że to samo czuje jego klient. Jest wolnym człowiekiem i jako wolny człowiek może dowieść, że jest niewinny. Zamknięcie i oskarżenia sprawiły, że mężczyzna zmaga się z depresją, bierze leki i krótko po zaginięciu skorzystał z pomocy psychiatry. Korzystał także z terapii w areszcie. Bo jak przekazuje obrońca, Adam nie potrafił pogodzić się z tym, że został oskarżony, ale i z tym, co spotkało jego przyjaciółkę. Zwolnienie z aresztu na nowo wywołuje gorące dyskusje. Zdania społeczeństwa są podzielone. Jedni uważają, że Adam nie zasługuje na wolność, inni krytycznie patrzą na działania prokuratury, która twierdziła, że przecież ma mocne dowody. Jak się jednak okazuje, wcale tak nie było. Nie brakuje głosów, że działania prokuratury są nieudolne, bo zamiast skupić się na istocie sprawy, chciała udowodnić coś, co być może wcale nie miało miejsca. Nadchodzi kwiecień i rozpoczyna się kolejna rozprawa, a dzisiaj przed sądem stają znajomi Adama, między innymi koleżanka, z którą on i Ewa pracowali w jednej drogerii. Kobieta na wstępie zaznacza, że nie dowierza w winę Adama. Opowiada, że tamtego wieczora wszyscy bawili się świetnie, było wesoło i nie było żadnych spięć, chociaż to prawda, że zarówno Adam, jak i Ewa byli bardzo pijani. Świadek zeznaje też, że następnego dnia, kiedy było już jasne, że Ewa nie dotarła po imprezie do domu, Adam pisał z nią na komunikatorze. W wiadomościach wydawał się bardzo przejęty, nie potrafił wybaczyć sobie, że nie odprowadził jej do domu. Czuł się za nią odpowiedzialny i bardzo bał się, że coś mogło się stać. W podobnym tonie pisał też do swojego znajomego z dawnych studiów. Dodawał nawet, że naprawdę martwi się o Ewę, bo kocha ją jak siostrę. Oboje świadkowie przyznają przed sądem, że ich zdaniem wyznania Adama były szczere i znając go i widząc jego reakcję, nie wierzą, że była to gra. Jednak nie każdy tak uważa. Był 15 września 2015 roku, czyli zaledwie półtora miesiąca przed zaginięciem Ewy. W jednym z mieszkań przy ulicy Rycerskiej w Poznaniu rozegrał się prawdziwy dramat. Kacper sięgnął po ostrze i odebrał życie swojemu byłemu partnerowi, zadając mu ponad 50 ciosów. Następnie opuścił mieszkanie i kolejnego dnia wrócił do niego ze swoją koleżanką, żeby przy niej udawać, że nie wie, co się dzieje z jego byłym partnerem, który nie pojawił się w pracy. Na miejscu para zastała oczywiście makabryczny widok, a na miejsce wezwane zostały służby, ale na ratunek dla ofiary było już za późno. Kacper natychmiast został wezwany na przesłuchanie i od razu stał się głównym podejrzanym, chociaż nie przyznawał się do winy.
Dopiero po zatrzymaniu, dzięki zainstalowanemu podsłuchowi w celi, udało uzyskać się poważny, obciążający go dowód – przyznanie się do winy innemu współwięźniowi. Kacper został skazany prawomocnym wyrokiem na 15 lat więzienia. Także teraz, w maju, Kacper staje przed sądem, ale już nie w swojej sprawie, a w sprawie Adama, z którym, jak się okazuje, siedział w jednej celi. Kacper sam skontaktował się z prokuraturą, bo jak twierdzi, Adam to kłamca. Mężczyzna opowiada o ich wspólnym pobycie w celi, że oskarżony był zamknięty w sobie, przejęty sprawą i nie chciał zbyt wiele opowiadać o tym, co zaszło. Za to wymieniali się opowieściami o życiu na wolności, o rodzinie i o pracy. Dopiero kiedy Kacper otworzył się i opowiedział o swojej sprawie, w której próżno szukać wymówek, wtedy Adam nabrał do niego zaufania i mało tego, mężczyźni zaczęli ze sobą flirtować. W celi zbliżyli się do siebie, przytulali się, całowali, wspólnie leżeli na łóżku, dużo też rozmawiali. Kacper wspierał nowego znajomego w każdych kolejnych czynnościach związanych ze śledztwem. Pamięta, że po jednym z eksperymentów procesowych Adam był bardzo przygnębiony i ewidentnie zmęczony całą sprawą. Wtedy też powiedział mu prawdę. Przyznał, że feralnej nocy doszło do nieszczęśliwego wypadku, że Ewa zaczęła uciekać w stronę rzeki, Adam chciał ją złapać, ale dziewczyna potknęła się i upadła. Adam wystraszył się całej sytuacji, spanikował i wrzucił ją do warty, skazując na pewną śmierć. Kacper przed sądem zeznaje też, że Adam powiedział mu, że przyzna się dopiero wtedy, kiedy ciało Ewy zostanie odnalezione. Wtedy też ustali taką wersję wydarzeń, którą nie sposób będzie obalić. Kacper zeznaje też, że gdy rozmawiali o tym, co zaszło, trzymał swoją dłoń na klatce piersiowej Adama i czuł, jak jego serce bije coraz szybciej. Widział, że oskarżonym targają prawdziwe emocje. Później jednak Adam rozluźnił się, jakby ulżyło mu, że wszystko z siebie wyrzucił. Nawet żartował, że jeżeli Ewa wpadła do warty, to pewnie jest już syrenką i pływa w Bałtyku. Po tych słowach na sali zapada krótka cisza, a zaraz potem Adam wypiera się wszystkiego, co przed chwilą przekazał jego bliski kolega z celi. Teraz to on zarzuca Kacprowi kłamstwo i manipulacje. Zaprzecza też temu, że cokolwiek ich łączyło i że kiedykolwiek doszło między nimi do zbliżeń. Adam nadal pozostaje w związku, ma kogoś, kogo kocha i kto czekał na niego, gdy przebywał w areszcie. Oskarżony mówi wprost, Kacper rzeczywiście zalecał się do niego, ale on wyraźnie dał mu do zrozumienia, że nie jest zainteresowany i wszystko to, co teraz się dzieje, to zdaje się zemsta za odrzucenie. Zresztą zeznania Kacpra, czy jak sam je nazwał, jego obywatelski obowiązek, tracą na wartości, gdy obrońca Adama przedstawia listy, w których Kacper pisze do niego, że wierzy, że wszystko będzie dobrze i że wierzy, że to był po prostu nieszczęśliwy wypadek. To przeczy jego słowom i temu, że twierdzi, że Adam wrzucił Ewę do wody celowo. Jednak znowu wszystko się komplikuje, bo na sali pojawia się kolejny świadek, który także sam zgłosił się do prokuratury. Jest nim znany poznański gangster Paweł P. o pseudonimie Ramzes, któremu podobno Adam na spacerniaku opowiedział, że Ewa zginęła przez przypadek, ale on widział jej śmierć. Patrzył, jak dziewczyna walczy w wodzie o życie, ale nie potrafił jej pomóc, nie wiedział, jak ma to zrobić i po prostu uciekł. Obecność nowego świadka zeznającego na niekorzyść Adama jest zaskoczeniem dla obrony. Wręcz mecenas sugeruje, że sytuacja wydaje się co najmniej dziwna, bo w momencie, kiedy szala sprawiedliwości przechyla się na korzyść Adama, prokuratura nagle przywozi do sądu dwóch kryminalistów, którzy jak na tacy dają dowód w postaci swojego słowa na to, że mężczyzna otwarcie przyznał się, że jest przynajmniej częściowo odpowiedzialny za śmierć Ewy. Jak więc sąd spojrzy na te zeznania i czy uzna je za wiarygodne? Nie od dzisiaj wiadomo, że osadzeni często próbują skorzystać ze współpracy z prokuraturą. Czasem chcą się wykazać, czasem robią to z nudów, ale czasem konfabulują i manipulują faktami, aby osiągnąć korzyści, jak na przykład skrócenie kary.
i jak się szybko okazuje, bo już na kolejnej rozprawie, na jaw wychodzi, że Ramzes nie miał nawet okazji znaleźć się na spacerniaku w tym samym czasie co Adam. Są zresztą na to dowody, bo wszystkie wyjścia są zapisywane. Świadek prokuratury okazuje się być zwykłym kłamcą, co w zasadzie wielu wcale nie dziwi. I znowu proces posuwa się do przodu, znowu ujawnione zostają nowe fakty, a mimo tego można odnieść wrażenie, że prawda nie tylko nie zbliża się, a może nawet oddala. Do końca procesu zeznaje jeszcze kilkunastu świadków, jak na przykład radczyni prawna, która rozmawiała z Adamem przed jego zatrzymaniem, czy barmanka z mikstury. Ta druga przyznaje, że Ewa i Adam wyglądali trochę jak para i że dziewczyna była tak pijana, że dosłownie plątały jej się nogi. Zeznaje też mężczyzna, który widoczny był na jednym z nagrań, na którym widać, jak podchodzi do leżących na ziemi Adama i Ewy. Mężczyzna opowiada, że zainteresował się młodymi ludźmi, bo podczas upadku którejś z nich, i to najprawdopodobniej Ewa, uderzyła głową o ziemię i że huk był tak głośny, że podszedł do pary, żeby upewnić się, czy na pewno wszystko jest w porządku. Ewa jednak tylko śmiała się i zupełnie nie przejmowała się swoim upadkiem. W sądzie pojawia się też Krzysztof Rutkowski, który oprócz tego, że był w stałym kontakcie z rodziną, rozmawiał też z oskarżonym. Detektyw mówi, że w jego opinii chłopak od razu sprawiał wrażenie osoby, która ma coś wspólnego ze zniknięciem Ewy, ale że nie brał pod uwagę tego, że Adam mógł pozbawić 26-latkę życia. Detektyw przedstawia swoje zdanie, że cała tragedia jest wynikiem nieszczęśliwego wypadku i być może nieudzielenia pomocy, ale że w gruncie rzeczy nic nie jest tutaj pewne. W sądzie pojawiają się również dwie pracownice stacji benzynowej, na której pojawił się Adam po 4 w nocy. To wtedy kamery uchwyciły go rozmawiającego przez telefon. Jedna z kobiet zeznaje, że pamięta oskarżonego, bo zachowywał się bardzo podejrzanie i nerwowo i to na tyle jego zachowanie wzbudziło jej niepokój, że postanowiła nawet zamknąć drzwi stacji na klucz. Co jednak ciekawe, Adam nie wydawał się kobietom pijany, wręcz przeciwnie. Zachowywał się raczej nadpobudliwie i nienaturalnie i pracownice uznały, że może być pod wpływem jakichś środków. Znowu jednak są to detale, puzzle złożonej układanki, ale przede wszystkim subiektywne odczucia świadków. Znowu żadnych konkretów. Gdy nadchodzi jesień 2017 roku, a proces trwa już wiele długich miesięcy, zapada wyrok w innej sprawie związanej z zaginięciem i śmiercią Ewy. Pracownicy firmy pogrzebowej, którzy robili zdjęcia ciała, zostają uznani winnymi znieważenia zwłok, a sąd obu mężczyznom nakazuje zapłacić po 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia bliskim Ewy. Pod koniec października prokuratura uznaje też, że brat Ewy, wobec którego od jakiegoś czasu toczyło się śledztwo w związku z utrudnianiem pracy śledczych przy sprawie jego siostry, jednak nie utrudniał prowadzenia sprawy. Działał jedynie na własną rękę, desperacko próbując odszukać Ewę. Śledztwo zostaje umorzone i nikomu nie zostają postawione zarzuty. Bo trzeba przyznać, że rodzina działała w sprawie zaginięcia swojej siostry i córki wręcz ponad siły. Niekiedy działania wyjątkowo zaangażowanego brata prowadziły go krok przed śledczymi. Zawsze jednak wszystkie zebrane dowody czy odnalezienie nowych świadków zgłaszał na policję. Teraz na całe szczęście nikt nie będzie mu robił z tego tytułu problemów, ale nie oznacza to, że rodzina nie ma żalu do śledczych. Właśnie teraz w mediach wypowiadają się bliscy Ewy, którzy głośno zarzucają prokuraturze i policji manipulowanie dowodami. Według nich brakuje w sprawie jednego bardzo ważnego, wręcz kluczowego dowodu, którym jest nagranie, gdzie widać Ewę i Adama, którzy wchodzą na most Świętego Rocha, co całkowicie zmienia postać rzeczy. Bo do tej pory utrzymywano, że jakkolwiek nie wyglądały ostatnie chwile życia Ewy, to tragedia rozegrała się od strony skweru Łukasiewicza. Piotr, brat Ewy, neguje te ustalenia i oznajmia, że razem z prezesem hotelu widział nagranie, na którym para wchodzi na most.
Potem, jak twierdzi, było tylko dziwniej, bo zaraz po przekazaniu dowodu policji nagranie zniknęło. Odciął się także człowiek, który widział materiał. Jak twierdzi brat Ewy, mężczyzna swoje zachowanie wytłumaczył słowami, że ma zbyt wiele do stracenia. Jednak przed sądem prezes hotelu zaprzecza, że widział nagranie, o którym mówi brat ofiary. Zaprzecza też temu, że rzekomo się kogoś obawiał. Jak mówi wprost, miał dość zarówno ojca Ewy, jak i Piotra, którzy napierali na niego i wielokrotnie do niego wydzwaniali. Także prokuratura odnosi się do zarzutu na temat znikającego nagrania. Strona oskarżająca jest wręcz zdziwiona, że padły takie słowa, bo oznaczałoby to, że sami rzucają sobie kłody pod nogi. W jakim celu mieliby ukrywać jeden z najważniejszych dowodów? Nagranie, które zbliżyłoby ich do prawdy i dokładnego przebiegu wydarzeń. Innymi słowy, prokuratura zaznacza, że nie miałaby żadnego interesu, by omijać jakiekolwiek nagrania. Mija druga rocznica zaginięcia, a w zasadzie śmierci Ewy. Po niej kolejne już święta bez dziewczyny, aż w końcu nadchodzi rok 2018 i wciąż nie zanosi się, aby zbliżał się zwrot. W sprawie do tej pory przesłuchano już prawie wszystkich, którzy mogli wnieść istotne informacje. Teraz, w trakcie jednej z ostatnich rozpraw, przesłuchany zostaje mężczyzna, do którego w nocy 23 listopada po 3 nad ranem zadzwonił Adam. Okazuje się, że w noc tragedii Adam zadzwonił do niego, ale przez pomyłkę. Pomylił kolejność cyfr podczas wpisywania numeru. Prawdopodobnie Adam chciał wtedy zadzwonić do partnera Ewy. Rozmowa była w zasadzie jednostronna i mówił oskarżony. Z agresją i pewnością w głosie zażądał, żeby mężczyzna po drugiej stronie telefonu przyjechał i odebrał swoją laskę i że są na ulicy Wierzbowej, po czym po prostu się rozłączył. Niestety, jest to kolejny drobny element układanki, ale nie wnoszący wiele. Także wszystkie trwające do końca roku rozprawy okazują się nie mieć istotnego znaczenia. Pokazane są nagrania z monitoringu, przekazana ich dokładna analiza, nad którą pracowali między innymi antropolodzy. Potwierdzili oni, że na nagraniach widać Ewę i Adama, a nawet zmierzyli, z jaką prędkością poruszał się oskarżony. Wypowiada się też biegły, który potwierdza to, co w tej sprawie jest wyjątkowo smutne i wstrząsające. Że Ewa żyła w momencie, w którym znalazła się w wodzie. Wciąż jednak nie udaje się ustalić, jak w tej wodzie się znalazła. Pewne jest natomiast to, że Ewa zaginęła w mieście, w którym nie brakuje monitoringu i można śmiało powiedzieć, że elektroniczne oczy Poznania zarejestrowały praktycznie większość drogi Ewy i jej przyjaciela, co właśnie czyni tę sprawę niezwykle wyjątkową, w zasadzie pierwszą taką w Polsce. Bo mimo tak wielu dowodów, mimo nagrań z ostatnich chwil życia Ewy, tajemnica tego, co stało się nad rzeką, wciąż jest za mgłą. Rodzina uparcie jednak twierdzi, że najważniejsze nagranie zaginęło. Nagranie, które miało podważyć wyjaśnienia Adama, który twierdził, że nie weszli na most. Jak zarzekają się bliscy, to nieprawda. Było takie nagranie, ale z jakiegoś powodu przepadło. Nie brakuje jednak osób, które sugerują, że może bliscy coś błędnie zapamiętali albo widzieli inne nagranie, na którym był ktoś inny niż Adam i Ewa. Mimo wszystko, dzięki monitoringowi, możemy odtworzyć feralną noc. 22 listopada 2015 roku Ewa i Adam razem ze znajomymi z pracy jadą windą w poznańskim centrum handlowym. Są uśmiechnięci, zadowoleni, robią sobie nawet zdjęcia. Widać ich rozbawionych na nagraniach z kręgielni, później także na tych zarejestrowanych po północy, znowu w windzie, kiedy opuszczają galerię. Wszyscy przytulają się, śmieją, sprawiają wrażenie zrelaksowanych. Mają ochotę jeszcze się bawić, dlatego opuszczają galerię i przemieszczają się do pijalni wódki i piwa na ulicy Zamkowej. Ewa idzie pod rękę, zarówno z Adamem, jak i ze swoimi koleżankami. Wszyscy wyglądają na cieszących się chwilą. Nie ma najmniejszego śladu negatywnych emocji. W pijalni spędzają około godzinę, po czym po pierwszej wychodzą.
O 1:04 monitoring rejestruje, jak Adam i Ewa i ich znajome kierują się w stronę ulicy Wrocławskiej, gdzie znajduje się kolejny klub, Mikstura, który postanawiają odwiedzić. Zanim jednak wchodzą do środka, na nagraniu z monitoringu z ulicy Wrocławskiej o godzinie 1:09 widać Ewę, która rozmawia z nieznanym mężczyzną w czarnym płaszczu, który skręca później w ulicę Kozią. Następnie jednak wraca z tej ulicy i idzie w kierunku kupca poznańskiego. Także na tym niewielkim odcinku drogi Ewa zostaje zaczepiona po raz drugi przez nieznanego sobie mężczyznę, ale ich rozmowę przerywa mężczyzna w czarnym płaszczu, który zagadał pierwszy. Ewa idzie z nim przez chwilę, rozmawiają, ale później rozstają się. Mężczyzna skręca w lewo, a dziewczyna idzie dalej ze znajomymi. Następnie wspólnie wchodzą już do klubu Mikstura i spędzają tam kolejną godzinę. Tu jednak nie ma kamer, ale grupę doskonale pamięta obsługa. Wiadomo, że Adam i Ewa siedzą przy barze i mimo, że Ewa jest już wyraźnie pijana, pije dalej, głównie piwo i wódkę. W pewnym momencie para, będąc mocno pod wpływem, spada z wysokich barowych krzeseł. Wstają z podłogi, są zakłopotani, bo nie da się ukryć, że skutecznie zwrócili tym na siebie uwagę chyba każdej osoby przebywającej w klubie. Adam pomaga wstać Ewie, która jest mocno pod wpływem. Pomaga też zebrać jej rzeczy, które wysypały się z jej torebki. Dzięki pozyskanym przez policję bilingom wiadomo, że Adam pisze do swojego chłopaka wiadomość, że go kocha, a w tym samym czasie do Ewy przychodzi SMS od jej chłopaka o wymownej treści, bez komentarza. Tego SMS-a Ewa nie odczytuje, nie reaguje też na dzwoniący telefon. Z klubu powoli wychodzą już wszyscy, w tym znajomi, którzy jeszcze imprezowali do końca. Adam i Ewa bawią się najdłużej, wychodzą z Mikstury jako ostatni i o 2:15 widać ich na nagraniu z kamery. Następnie inny monitoring łapie ich w okolicach Mikstury, gdzie wygłupiają się ze sobą, śmieją się i widać wyraźnie, że są bardzo pijani. W pewnym momencie Adam przyciąga do siebie Ewę, przytulają się, po czym upadają z impetem na ziemię. Następnie oboje podnoszą się i zachowują się dziwacznie, ale biorąc pod uwagę to, jak bardzo są pijani, można domyślać się, że jest to po prostu efekt procentów. Kamery, które znajdują się po drodze z Mikstury w stronę Mostu Świętego Rocha, nagrywają Adama i Ewę, potykających się praktycznie o własne nogi. Około 2:30 Adam zostawia Ewę na ławce. Kamera kieruje się na odchodzącego chłopaka, który, jak się okazuje, idzie za potrzebą. Gdy nie ma go, Ewa znowu upada. Adam podnosi koleżankę, sadza ją na ławce i stara się pozbierać rzeczy, które wypadły jej z torebki. Między innymi podnosi jej telefon komórkowy. Dopiero około 3:00 zbierają się do dalszej drogi. Mijają plac Bernardyński, po czym siadają na murku. Sprawiają wrażenie, jakby nie mieli siły albo ochoty iść dalej. W trakcie oglądania tych nagrań można zadawać sobie pytanie, dlaczego w ogóle w takim stanie zdecydowali się na spacer, zamiast zwyczajnie wezwać taksówkę. Adam powiedział, że nie ma pieniędzy, ale Ewa korzystała przecież z karty. Być może na taką decyzję wpływa też fakt, że są bardzo nietrzeźwi. Pokonywanie trasy pieszo zajmuje im bardzo dużo czasu i kosztuje sporo wysiłku. Na nagraniach widać, że Ewa ledwo kontaktuje. Adam musi dużo jej pomagać. Okazuje się też, że szuka pomocy. Gdy około 3:10 są przy ulicy Wierzbowej, zdaje się, że chłopak traci cierpliwość do koleżanki, która ledwo trzyma się na nogach. Ze swojego telefonu komórkowego chce zadzwonić do chłopaka Ewy, jednak właśnie wtedy popełnia błąd. Wybiera nie ten numer i dodzwania się do obcego mężczyzny, któremu zdenerwowanym tonem nakazuje odebrać swoją dziewczynę. Do właściwej osoby dodzwania się za drugim razem, ale Adam już śpi. Para idzie dalej. Przy ulicy Mostowej kamery jednego ze sklepów znowu rejestrują Ewę i Adama, a to nagranie jest najbardziej znanym nagraniem w sprawie. Okazuje się też, że przejście niewielkiego odcinka drogi, zaledwie kilkusetmetrowa trasa, zajmuje im godzinę, co normalnie powinno zająć im jakieś 10 minut.
Najpewniej oboje są już w tym momencie nie tylko pijani, ale i bardzo zmęczeni. Przede wszystkim zmęczony musi być Adam, który cały czas podtrzymuje towarzyszkę. W pewnym momencie mija ich obcy mężczyzna, do którego zdesperowany Adam mówi przez zęby, żeby mu pomógł, ale ten go ignoruje. Około 3:21, czyli ponad godzinę od wyjścia z ostatniego klubu i po przejściu zaledwie 1,3 km, znajomi docierają do okolic mostu. Tam dokładnie na 11 sekund zatrzymują się i rozmawiają, chociaż bardzo możliwe, że wtedy dochodzi między nimi do jakiejś sprzeczki. Można domyślać się, że Adam traci cierpliwość do totalnie pijanej i niewspółpracującej koleżanki. Minutę później Ewa rusza przed siebie, a Adam idzie za nią. Dogania ją, zatrzymują się i ponownie rozmawiają. O 3:23 Ewa znowu rusza w kierunku mostu. Chłopak idzie za nią, po czym ją wyprzedza, ale Ewa nagle zbacza z drogi i idzie w stronę skweru Łukasiewicza. Kieruje się nie w stronę domu, a w stronę alejek, a Adam, widząc to, natychmiast rusza za nią. Ostatni moment, w którym kamery rejestrują parę razem, to 3:24. Nagrywa ich monitoring hotelu. Od tego momentu przez kolejnych ponad 8 minut nie ma żadnych nagrań. Nie wiadomo, gdzie są Adam i Ewa, co robią, w którą stronę poszli. Dopiero po 8 minutach, o 3:23, kamera znowu rejestruje Adama, ale tym razem jest już sam. Co wydarzyło się przez tych kilka minut? Czy para razem dotarła nad brzeg rzeki, który znajdował się zaledwie 300 metrów dalej? Czy może Ewa poszła tam sama? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że o godzinie 3:53 Adama rejestruje kamera niedaleko przystanku Królowej Jadwigi. Na tym samym przystanku, na którym nieco ponad godzinę później przypadkowa kobieta znajdzie dowód osobisty Ewy. Bardzo możliwe, że to właśnie Adam zostawia tam dokument. Jeśli tak, to czy wyrzuca go tam celowo, czy po prostu gubi? Tego jednak nie da się ustalić. 10 minut później, o godzinie 4:03, Adam udaje się na stację benzynową, gdzie staje obok oświetlonych dystrybutorów i rozmawia przez telefon. To właśnie wtedy pracownice tej stacji zamykają przed nim drzwi na klucz, bo mają wrażenie, że zachowuje się dziwnie. Mężczyzna w niebieskiej kurtce nie jest jednak zainteresowany stacją. Opuszcza ją i zmierza w kierunku ronda Rataje, na które dociera o 4:25. O 4:55 wsiada do tramwaju, którym jedzie w kierunku mieszkania swojej siostry i po 5:00 jest na miejscu. Jak widać, prawie cała trasa i poczynania zarówno Adama i Ewy, jak i samego Adama jest znana i udokumentowana materiałami wideo. Brakuje tylko niespełna 10 minut. To właśnie w tych 10 minutach kryje się prawda o tym, co dokładnie się stało i czy Adam jakkolwiek przyczynił się do śmierci swojej przyjaciółki. I właśnie to czyni tę sprawę tak zagadkową, bo aż trudno uwierzyć, że to jedno okienko trafiło się akurat w kulminacyjnym momencie i że jest tak istotne dla sprawy. To frustrujące, bo nie da się ukryć, że w trakcie tych kilku minut wydarzyć się mogło wiele. I chociaż to tak niewielka ilość czasu, to pomieści przeróżne scenariusze. Teraz istotne jest, jak spojrzy na to sąd. Jest 17 kwietnia 2019 roku. To 3,5 roku od śmierci Ewy. Dzisiaj decyzją sądu Adam zostaje uniewinniony i oczyszczony z postawionych mu zarzutów, co oznacza nie tylko porażkę prokuratury, ale także osobistą tragedię rodziny Ewy, która każdą komórką swojego ciała czuje, że Adam doskonale wie, co spotkało jego przyjaciółkę i że jest odpowiedzialny za jej śmierć. To jednak nie koniec, bo sąd apelacyjny nakazuje jeszcze raz przyjrzeć się dowodom i uchyla wyrok sądu okręgowego. Zaznacza też, że należy przyjrzeć się sprawie jeszcze raz, ale tym razem pod kątem nieudzielenia pomocy. Proces rusza ponownie 18 marca 2020 roku, a 9 maja 2022 roku Adam znowu zostaje uniewinniony.
Rodzina wciąż nie zgadza się z taką decyzją. Zarówno oni, jak i prokuratura składają apelację, która rusza 23 września 2023 roku. 19 grudnia 2023 roku sąd znowu oddaje sprawę do ponownego rozpatrzenia, co oznacza, że pomimo dwóch uniewinnień, Adam po raz trzeci już będzie zasiadał na ławie oskarżonych i znowu będzie czekał na wyrok i na zakończenie sprawy, która wydaje się nie mieć końca. Jak zaznacza sąd, nie ma przesłanek, aby po raz kolejny postawić Adamowi zarzut zabójstwa i najrozsądniej byłoby skupić się na nieudzieleniu pomocy i chyba właśnie tak się stanie. Czy więc obecny rok, 2024, przyniesie odpowiedź? Czy wreszcie po blisko 9 latach od wydarzeń z listopada 2015 roku ten trudny rozdział i jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych w kraju zostanie wreszcie zamknięta? Wydaje się, że to już najwyższy czas. Zaginięcie Ewy Tylman jest sprawą, o której jeszcze długo będzie się mówiło. Na palcach jednej ręki szukać tak medialnej i szeroko komentowanej sprawy, nawet przez ludzi niezainteresowanych tematyką kryminalną. Jak na dłoni widać też, że w przypadku właśnie tej, jednej z najgłośniejszych spraw w Polsce, popełniono wiele błędów, przez które być może już nigdy nie poznamy prawdy, już do końca konieczne będzie opieranie się na teoriach. A jedną z najbardziej prawdopodobnych wersji jest ta, że Adam faktycznie doprowadził do tego, że Ewa w sposób niezamierzony znalazła się w wodzie. Takie były zresztą jego pierwsze spontaniczne zeznania. Wiele wskazuje na to, że przez alkohol doszło do tragedii. Sugerując się tym, co na początku zeznał Adam, kiedy jeszcze zabierał głos w sprawie, być może rzeczywiście doszło między nimi do jakiegoś nieporozumienia, bo wiele wskazuje, że kolega miał serdecznie dość zachowania swojej przyjaciółki. Może między parą, która była tuż przy samym moście, doszło do szarpaniny, a Ewa w wyniku popchnięcia wpadła do wody. Czy mimo, że wcześniej dobrze się bawili, mogli się o coś pokłócić? Jak najbardziej. Może Ewa źle zrozumiała zamiary Adama i się przestraszyła? Może będąc pod wpływem nie chciała jeszcze wracać do domu? A może przez swój stan chciała wybrać niezbyt racjonalną trasę, a kolega nie chciał zostawić jej samej? A może wręcz przeciwnie, zostawił ją samą i doszło do tragedii? Teoria z wypadkiem wydaje się być najbardziej prawdopodobna, bo przeprowadzone kilkukrotnie eksperymenty procesowe wykazały, że Adam nie miałby czasu, by umyślnie zrobić krzywdę Ewie. Nie miałby też czasu ani siły, żeby zaciągnąć ją na brzeg warty i wrzucić do wody. Nie udało się to trzeźwym i lepiej zbudowanym od Adama pozorantom. Nie udało się też ustalić żadnego konkretnego motywu, dla którego kolega miałby chcieć pozbawić Ewę życia. Najbardziej prawdopodobne wydają się być dwie wersje. Albo Ewa wpadła do wody w wyniku szamotaniny, albo po prostu poślizgnęła się lub wywróciła. W obu wypadkach Adam mógł być tego świadkiem, a mimo tego nie udzielił pomocy koleżance i nikogo nie powiadomił. Możliwe też, że Ewa poszła nad rzekę sama, a zdenerwowany jej zachowaniem Adam postanowił wrócić do domu i zignorował fakt, że w takim stanie nie powinien zostawiać koleżanki bez opieki. Może zreflektował się, ale gdy wrócił po Ewę, ta była już w wodzie. Są jednak pewne szczegóły, które mogą podpowiadać, że Adam jednak wiedział, że tamtej nocy Ewie stała się krzywda. Jednym ze szczegółów jest porzucony dowód osobisty, bo zakładając, że porzucił go Adam, to dlaczego to zrobił? Czy spanikował, bo wiedział, że Ewa już nie wróci do domu i że posiadanie przy sobie jej dowodu osobistego nie będzie dla niego sprzyjające? Nie można też wykluczyć, że po prostu zgubił dowód i że wypadł mu z kieszeni. W ogóle nie da się ustalić, jak dokładnie było, co znowu sprowadza wszystkie wnioski jedynie do spekulacji. Dziwne jest też to, że para w ogóle się rozdzieliła i że w pewnym momencie Adam po prostu zaczął kierować się do domu. Przecież prowadził ją tyle czasu, wiedział, że Ewa ledwo stoi. Wręcz walczył, żeby zaprowadzić ją do domu, nawet prosił kogoś o pomoc. Ewidentnie był tą bardziej trzeźwą osobą, która wie, co się dzieje.
Czy ktoś taki nagle porzuca wszelką troskę o drugiego człowieka i rusza do domu? Czy może robi tak ktoś, kto wie, że jego rola nic już nie zmieni, bo wydarzyło się coś strasznego? Ostatnim szczegółem jest dziwne zachowanie Adama. Począwszy od dziwnych telefonów do siostry, przez nerwowe zachowanie na stacji benzynowej, kończąc na ogromnej rozpaczy po tym, gdy dowiedział się, że Ewa nie wróciła do domu. Czy był to szok, gigantyczne poczucie winy i strach przed konsekwencjami? Czy, tak jak twierdzi, po prostu strach o przyjaciółkę? Prokuratura od samego początku chciała udowodnić Adamowi, że to on zamordował Ewę, ale nie skupiła się na faktach, tylko brnęła do celu za wszelką cenę. W mediach, oprócz bezużytecznych opinii internetowych detektywów i pseudospecjalistów, sprawę analizowali specjaliści, policjanci z długoletnim stażem, jak m.in. inspektor Jakubowski, który w rozmowie z Michałem Larkiem wytknął zarówno policji, jak i prokuraturze masę błędów, przez które najprawdopodobniej nigdy nie poznamy już całej prawdy. Bo istnieje minimalna szansa na to, że wydarzenia z nocy z 22 na 23 listopada 2015 roku wyglądały nieco inaczej, ale przez zaniedbania służb ostatnia osoba, która widziała Ewę żywą, nigdy o nich nie opowie. Prokuratura na słowo wierzyła nagle pojawiającym się nowym świadkom jak Kacper, który miał rzekomo mieć romans z Adamem, a który sam odsiadywał wyrok za bezwzględne zabójstwo swojego partnera i liczył na złagodzenie kary. Wierzyła Ramzesowi, jednemu z najbardziej znanych świadków koronnych, byłemu gangsterowi, który dla własnych korzyści zaczął współpracować z prokuraturą i policją i nazywany był nawet przez media etatowym świadkiem prokuratury. Jak podaje Gazeta Wyborcza, Ramzes w roku 2014 został skazany za gwałt na dwóch kobietach, ale dzięki temu, że pomógł prokuraturze w sprawie związanej ze światem przestępczym i wydał swoich kolegów, wyszedł na wolność. W sądzie zeznawał zresztą wiele razy i to nie tylko w sprawie Ewy. Zawsze jednak jego wystąpienia łączyła jedna rzecz – były kłamstwami. Kolejnym błędem było karygodne zachowanie policjantów, którym Adam miał rzekomo przyznać się do morderstwa. Mundurowi zamiast natychmiast wezwać prokuratora, sporządzić odpowiedni protokół, zaniechali jakichkolwiek działań i sporządzili jedynie notatki służbowe i to już po sprawie. Sąd oczywiście nie mógł wziąć ich pod uwagę jako dowód. Po latach nie przestaje też wybrzmiewać pytanie, czy faktycznie takie słowa padły z ust Adama, czy może powstała po fakcie notatka, pasowała do narracji. Narracji, która stała się sztywną tezą i która klapkami przysłoniła oczy śledczych. Rodzina Ewy zarzuca prokuraturze z kolei to, że do dnia dzisiejszego nie widzieli wszystkich dowodów, których jest co prawda bardzo dużo, ale które chcieli sami przeanalizować. Tata Ewy wielokrotnie mówił o nagraniu, które przedstawiało Ewę i Adama wchodzących wspólnie na most, a które nigdy nie pojawiło się w śledztwie. Bo jeżeli takie nagranie istnieje i Ewa i Adam weszli wspólnie na most, to oznaczałoby to, że bieg wydarzeń był zupełnie inny niż ten, który ustalono do tej pory. Czy aby ustalić ten bieg wydarzeń, naprawdę zrobiono wszystko? Eksperyment procesowy, który prowadzono nie o tej porze, o której faktycznie powinno. Nie po tej stronie rzeki, gdzie faktycznie miało dojść do tragedii. Nieprofesjonalne zachowanie policjantów przesłuchujących Adama. To wszystko wpłynęło na to, że tajemnica pozostaje tajemnicą. Na przełomie 2021 i 2022 roku z tatą Ewy, panem Andrzejem, rozmowę przeprowadził Michał Larek. Z biegiem czasu można zauważyć, że pan Tylman zmienił nieco zdanie odnośnie samego Adama, którego wcześniej uważał za jedynego winnego. Podczas wywiadu skłania się ku teorii, która w internecie wybuchła właściwie zaraz po zaginięciu Ewy i która żyje do dzisiaj i ma wielu zwolenników. Teoria ta zakłada, że Adam miał być jedynie tak zwanym doprowadzającym i że nie przyczynił się bezpośrednio do śmierci Ewy, a raczej komuś ją przekazał. Jednak komu miałby doprowadzić Ewę? Tego pan Andrzej nie wie,
ale zwolennicy teorii spiskowych bardzo często wskazywali jako sprawcę chłopaka Ewy. Być może wynika to z tego, że Adam w sądzie pojawił się w kominiarce i na wiele pytań zwyczajnie nie udzielił odpowiedzi, zasłaniając się tajemnicą służbową. Nie udało się też do końca ustalić, dlaczego Ewa nie chciała mieszkać w mieszkaniu służbowym, dlaczego nie chciała wziąć ślubu ze swoim chłopakiem i że Adam tak naprawdę w momencie zaginięcia i śmierci swojej partnerki nie miał mocnego alibi, a może nie miał żadnego. Podobno grał w gry komputerowe ze swoim kolegą, jednak ich zeznania i zakres czasu nieco się od siebie różniły. Nie da się jednak odmówić tego, że mężczyzna mocno zaangażowany był w sprawę. Dopiero kiedy prawdopodobnie zaingerował jego pracodawca, Adam wycofał się. Aby pozyskać dowody i dowiedzieć się, co się stało z Ewą w dniu jej zaginięcia, miał używać swojej legitymacji, mimo że ABW w żaden sposób nie miało prowadzić sprawy. Tak samo robił jego przyjaciel, który pomagał szukać Ewy. Wszystko po to, by jak najszybciej namierzyć dziewczynę. Partner bardzo przeżywał zaginięcie Ewy, ale na jaw zaczęło też wychodzić, że chyba to Adam był bardziej zaangażowany w ich relacje. Ewa chyba nie do końca była zadowolona ze swojego związku. Bardzo się różnili. Nie była też zadowolona z pracy, jaką wykonywał. Czas wolny często spędzali osobno. Dziewczyna lubiła imprezy i nie chciała rezygnować z takiego trybu życia. Często zostawiała Adama samego w domu. Ich charaktery znacznie się od siebie różniły i niekiedy sprzeczali się o to, że Ewa woli wychodzić na miasto ze znajomymi niż spędzać czas z nim. Zwłaszcza, że zdarzało się, że Ewa po alkoholu była bardzo kontaktowa i rozmawiała z obcymi tak, jakby znała ich od zawsze. Największą rysą na ich związku był jednak fakt, że w życiu Ewy obecny był mężczyzna, z którym kiedyś łączyła ją bliska zażyłość. Adam był zazdrosny. Podobno nawet zakazał Ewie kontaktów z tym kolegą i pilnował, by tak było. Czy możliwe, że to był motyw? Czy tamtej nocy doszło do sprzeczki, ale nie z kolegą z pracy, a z partnerem, który jednak przyjechał po Ewę? Raczej jest to bardzo mało prawdopodobne. Skąd Adam wiedziałby, gdzie jest Ewa? Dlaczego mieliby się pokłócić o dawną miłość, skoro Ewa i kolega nie utrzymywali kontaktu już dłuższy czas? Dlaczego żaden monitoring nie zarejestrował jej partnera? Wiele wskazuje na to, że po prostu go tam nigdy nie było. Jednak ta teoria do dzisiaj jest żywa w sieci. Bardzo możliwe, że koledze z pracy Adamowi zostanie postawiony zarzut nieudzielenia pomocy. Jeżeli jest on słuszny i chłopak widział, jak Ewa wpada do wody, to dlaczego jej nie pomógł? Czy naprawdę strach okazał się być silniejszy niż potrzeba pomocy przyjaciółce? Czy bał się, że zostanie oskarżony, że wepchnął koleżankę do wody? Pogoda, mroźna woda, fakt, że Adam właściwie nawet nie potrafił pływać i alkohol. Czy to wszystko razem przyczyniło się do tragedii i do tego, że Adam nie zareagował tak jak powinien? Wielu jednak widzi w tym celowe działanie. Bo czy ktoś, kto jest szczerze niewinny i nie ma sobie nic do zarzucenia, naprawdę nie zadzwoniłby nawet na policję? A może Adam naprawdę jest niewinny i nie był nawet świadkiem tego dramatu? Może po prostu miał ogromnego pecha i tak jak nikt nie jest w stanie mu udowodnić winy, tak on nie jest w stanie udowodnić, że jest niewinny. Dzisiaj wiemy tylko jedno. Gdy Ewa znalazła się w rzece, jeszcze żyła, a to oznacza, że reakcja mogła uratować jej życie. Tylko Adam zna całą prawdę o tym, co wydarzyło się tamtej nocy. I bez względu na to, co postanowi ostatecznie sąd, i bez względu na to, jaka jest ta prawda, to Adam będzie musiał z nią żyć. Partnerem dzisiejszego odcinka był Psi Bufet. Pamiętajcie, że z kodem HERING40 czeka na Was 40% rabatu zarówno na pierwsze, jak i na drugie zamówienie. Sprawdźcie link w opisie tego filmu. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zostań moim wspierającym na YouTube. Na wspierających czeka przedpremierowy dostęp do odcinków i inne bonusy.
Subskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków i śledź mnie na Instagramie, żeby wiedzieć więcej. Zostawiając łapkę w górę lub ocenę, pomagasz mi dotrzeć dalej. Serdecznie dziękuję wszystkim moim wspierającym. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.